realizacji porządku. Ale właśnie mamy tam informacja, dyskusja na temat aktualnej sytuacji w spółce. Między innymi będzie prezentacja dotycząca finansów spółki. Pan prezes będzie prezentował, więc będzie możliwość zapytania, czy to jest. Teraz dyskutujemy o porządku obrad. Czy to jest oficjalny dokument, czy nieoficjalny? Ja czekam do uwagi do porządku obrad. Zgłasza pan jakąś uwagę do porządku obrad? Nie uważam. Ja uważam, że ponieważ nie ma żadnego dokumentu, na którym by radni mogli pracować, nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu, o który prosiliśmy na sesji Rady Miasta, a prosiliśmy o sprawozdanie finansowe. Chciałem powiedzieć, że rok obrachunkowy dla motoru, jak mi opisał prezydent kiedyś, minął 30 czerwca. W związku z tym jest prawie październik. I uważam, że radni powinni dostać sprawozdanie finansowe, przepływy finansowe w klubie. A to, co państwo nam zaprezentowali na mailu, to jest po prostu lekceważenie wszystkich tu obecnych, bo nie jest żaden dokument przez nikogo podpisany. Więc proszę nam dać takie dokumenty, na których będziemy mogli wiarygodnie się oprzeć, gdzieś je skonfrontować i po prostu komuś pokazać i mieć to jako dokument. Natomiast plany, które nam państwo przysłali, to mógł po prostu każdy klipić, przesłać, czy kto powie, bo dla mnie nie jest to podpisane, to jest po prostu takie ogólne. I dlatego uważam, że naprzód to, co mieliśmy dostać, powinniśmy dostać, a później dyskutować. A tak będziemy dyskutować po niczym. Tworzysz problemy. Czytałeś ten materiał? Czytałem. Czytałem. Pan przewodniczący też nie zgłasza uwag do porządku obrad. Zaraz będzie wyjaśnienie, czyli to materiał. Pan radny Dreher. Znaczy, jeśli można, dwa zdania. Ja myślę, że pan przewodniczący i pani przewodnicząca nie wiedzą, co pan radny dostał na maila, bo Duchem Świętym nie są. Nie wiadomo, o co pan mówi. Nie wiedzą. Natomiast jedna rzecz, jedna uwaga. Ja bardzo proszę, żeby nie torpedować tej dyskusji, tej rozmowy. Bo nie, mówiąc, że będziemy rozmawiać o niczym, to jest dezaugurowanie tematu i torpedowanie dyskusji, ponieważ dostaliśmy sytuację finansową spółki tu i teraz, mamy pana prezesa. Kto panu przesłał tę informację? O, tutaj. Ale kto panu przesłał, proszę mi powiedzieć. No zaraz, no dostałem. No, ale pan przesłał, to podpisał, no. Dobrze, ale jaki dokument mają? Ale dokończę, tylko dokończę, jeśli można, jedno zdanie. Przyjmijmy ten porządek obrad, pan radny zapyta pana prezydenta, od kogo to jest i kto to jest. Kto wysłał? Ja się szybko zapytam. Dostaliście państwo za pośrednictwem Biura Rady Miasta prezentację, która ma być dzisiaj przedstawiona. Nie rozumiem, że opisem. To jest niezrozumiałe. Proszę naprawdę na to szansę. Proponuję, żebyśmy dali szansę obecnemu tutaj panu prezesowi, panu prezydentowi. Spróbujmy te wszystkie niejasności wyjaśnić. Jeżeli okaże się po naszym dzisiejszym posiedzeniu, że zrodziły się jakieś dodatkowe pytania. Jesteśmy na pewno tutaj wszyscy po to, żeby spotkać się po raz kolejny. Natomiast może dajmy szansę, procedujmy w tej formule. A za chwilę zobaczymy, ile z tych pytań, które państwo zadacie, nie otrzymacie odpowiedzi. Czy tak możemy, bo nie wiem, jesteśmy teraz, ustalamy porządek naszego dzisiejszego posiedzenia i czy wnioski z państwa radnych, jak mamy w tym momencie traktować? Bardzo proszę. Ja bym chciał jeszcze taki wniosek od razu postawić, że pytania, które dzisiaj będziemy zadawać, prosimy też o odpowiedź na piśmie, żeby była odpowiedź ustna i też na piśmie albo na maila radnych, żeby było wiadomo. Pytanie, panie radny. Na każde, ponieważ myślę, że nie będzie ich aż tak dużo i chcielibyśmy odpowiedzieć na piśmie, żeby później było wiadomo, o czym mówiliśmy. Panie przewodniczący, to będzie w szanowni państwo, ale ja zapytam w tym razie tą dyskusję. Pytam, czy ktoś z członków Komisji Budżetowo-Ekonomicznej zgłasza uwagi do porządku obrad. Dlaczego pan zamyka tą dyskusję? Bo dyskusja dotyczy porządku obrad. A ja jestem w punkcie. Czy ktoś z członków Komisji Budżetowo-Ekonomicznej zgłasza uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, zażądam głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Pytam członków Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Ja się teraz zgubiłem. Tak, kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja będę tłumaczył. Wstrzymujemy głos na dziękuję. Ja już przegłosowałam.
Zatem przechodzimy, szanowni państwo, do realizacji tego punktu. Proponuję... Ja jeszcze mam jedną uwagę odnośnie propozycji pana radnego. Ja uważam, że nie powinniśmy wchodzić precedensu. Całe posiedzenie jest nagrywane, jest pożądane z tego protokół i nie widzę potrzeby, żeby na każde pytanie na piśmie była udzielana odpowiedź. Umówmy się, że na każde pytanie, na które państwo będziecie chcieli uzyskać odpowiedź na piśmie, powiecie i otrzymacie odpowiedź. Nie ma problemu. Dziękujemy za ten wniosek. Panie Prezesie, proponuję, żebyśmy Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Ja oddam głos Panu Prezesowi. Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, przede wszystkim bardzo dziękuję za tak liczny udział. Witam wszystkich Państwa radnych, przedstawicieli wszystkich klubów, które zaczęły wyobrazić miasta, bardzo nam było. Witam przedstawicieli kibiców, witam media, jak Państwa dyrektora, wszystkich komisji skarbnych. Szanowni Państwo, wiadomo, po co się dzisiaj spotkaliśmy, choć widzę, że gdzieś tam emocje od samego początku wkradają się w tą naszą dyskusję. Też tytułem wyjaśnienia, ponieważ ja rozumiem, że dyskusje rządzą się swoimi prawami i umówmy się tak, że ja jestem też na to przygotowany. Tryb autopromocji i biczowania będzie później, nie mam z tym żadnego problemu. I później Państwo będziecie mnie biczować, to jest jakby wpisane w koszty. W tym też nie ma żadnego problemu, myślę, że wraz z tym. Co to za teksty, Panie Dokładnie, dokładnie tak samo. Biczowanie, o czym Pan mówi? Już Nie przerywajmy sobie wzajemnie. Specjalnie wcześniej wysłałem Państwu prezentację, którą Pan Prezes Leszcz przygotował, po to, żeby Państwo mogli się nią zapoznać przed komisją, po to, żeby dyskusja, która jest przed nami, była maksymalnie merytoryczna. Na pewno wszyscy Państwo macie swoje uwagi. Zresztą, że będzie czas, żeby te uwagi przedstawić i będziemy do tego dyskutować, aż wszystkie wątpliwości będą rozwiane. Pan Prezes, ta prezentacja ma kilka podstawowych celów. Z jednej strony jest to poinformowanie wszystkich, przede wszystkim Pan Prezes, żeby poinformował, w jakim stanie tą spółkę zastał, w jakim ona jest teraz zarówno pod względem sportowym, jak i finansowo-organizacyjnym. Z drugiej strony jest to przedstawienie planów na przyszłość i sportowych, i organizacyjnych. I poniekąd jest to też pretekst do obalenia kilku mitów na temat motoru, czy w ogóle, czy finansów spółki, tak jak na przykład bardzo często wkrada się w dyskusję taki argument, że motor ma na przykład najwyższy budżet trzeciej lidze, to jest nieprawda. Natomiast przechodząc już do samej dyskusji, też zależy mi bardzo, żeby ta dyskusja zakończyła się konkluzją taką na takich trzech fundamentach. Jeden fundament niech dotyczy dofinansowania spółki i uzasadnienia tego dofinansowania w tym roku. Drugi filar to jest kwestia oddłużenia spółki w przyszłym roku i uzasadnienia. I trzecia, finansowania spółki w przyszłym roku. Ja osobiście będę Państwa namawiał do tego, żebyśmy dyskutowali na temat finansowania w modelu półrocznym czy rundowym, czyli będę namawiał do tego, żeby rozmawiać na temat dofinansowania na rundę wiosenną, dlatego że zakończenie tej rundy będzie nam generowało potrzeby finansowe na to, czy będzie w drugiej połowie roku, zależy od tego, czy będzie, czy nie będzie. Uważam, że tak się powinno. Panie Prezesie, oddaję głos, proszę o prezentację, a potem dziękuję bardzo, witam wszystkich Państwa serdecznie. Cieszę się, że jest takie zainteresowanie motorem i mam nadzieję, że to się przełoży na sukcesy. Chcę powiedzieć też odnośnie wcześniejszych słów, które padły, że w każdej chwili jestem w stanie na każde Państwa radnych pytanie skierowane do mnie na piśmie odpowiedzieć bardzo wnikliwie i rzeczowo, jak tylko będę. To tak zamykamy. Jeżeli chodzi o motor, chciałem przedstawić w miarę płynnie sytuację, w jakiej klub się znajduje w tej chwili. W ubiegłym sezonie walczyliśmy o mistrzostwo trzeciej ligi Lubelsko-Podkarpackiej, to mistrzostwo zdobyliśmy. Niestety pod względem sportowym sezon był nieudany, ponieważ przegraliśmy parę z Olimpią Elbląg. Jednakże uważam, że klub w poprzednim sezonie odniósł sukces pod względem marketingowym. 9 tysięcy widzów na arenie Lublin, na meczu barażowym. Bezpośrednia transmisja tego meczu w ogólnopolskiej telewizji w mojej ocenie była bardzo dużą
promocją miasta i areny Lublin, chociaż szczebel rozgrywek był taki, jaki jest. Chciałem Państwu pokazać kilka slajdów z trybun motoru i powiedzieć, że są to nie trybuny ekstraklasowe czy pierwszoligowe, tylko są to trzecioligowe rozgrywki, w których występuje Motor Lublin z taką oprawą, z taką frekwencją. Wydaje się, że w tej chwili Motor ma też pod względem sportowym zabezpieczoną przyszłość. Jednolita akademia, w której w tej chwili występuje ponad 450 młodych piłkarzy. Jest to najlepsza akademia w naszym województwie, jedna z najlepszych po wschodniej stronie Wisły. W tej chwili nasza sztandarowa drużyna, a więc występująca w centralnej lidze juniorów, w ekstraklasie tych rozgrywek drużyna jest w górnej połowie tabeli. Wydaje się, że rywalizacja tych młodych ludzi z takimi klubami jak Legia, Jagiellonia, Krakowia czy Wisła Kraków spowoduje, że będziemy w niedługiej przyszłości mogli przygotować już do występu ligowych. Oczywiście te wszystkie dane dotyczące grup czy struktury klubu w każdej chwili jestem w stanie udokumentować w szczegółach. Kilka informacji o klubie, o poprzednim sezonie. Muszę to powiedzieć, bo uważam, że jest to ewenement na skalę ogólnopolską. Na jesieni obejrzało nasze mecze ponad 24 tysiące widzów, na wiosnę ponad 43 tysiące widzów. W Lublinie na meczach Motoru średnio było ponad 3 tysiące widzów, łącznie obejrzało te mecze ponad 67 tysięcy widzów. To wydaje mi się być jasną odpowiedzią, czy warto inwestować w Motor, czy warto ten Motor wspierać. Na ostatnim czasie chciałem się też pochwalić tym, że uzyskano prawa, zarejestrowano w urzędzie podatkowym znak klubowy Motoru, wykonano księgę znaku, niebawem będziemy mogli znak motorowy wycenić, włożyć jako aktywa klubu. Przeniesiono siedzibę klubu na arenę Lublin. To są działania, które nie mają wpływu może bezpośrednio na wyniki sportowe, ale z punktu widzenia organizacji, jakim jest klub, są bardzo ważne. Chciałem też dwa słowa powiedzieć o współpracy z kibicami, która według mnie cały czas się rozwija i w różnych płaszczyznach staramy się tą widownię na arenie wspierać, rozwijać. Zrobiliśmy kilka akcji, które miały na celu przyciągnąć kibiców na stadion. Tutaj chcę powiedzieć o takiej akcji, jak akcja Nowi Kibice za złotówkę w końcówce sezonu, co przyniosło tylko takich nowych, pierwszy raz zarejestrowanych w systemie kibiców ponad 22 tysiące w czterech ostatnich meczach. Cyklicznie wykonujemy akcję Motor w szkole. Ma ona na celu popularyzować piłkę nożną, zmieniać wizerunek Motoru. Piłkarze odwiedzają szkoły, przedszkola, półkolonie. Takich spotkań było się 10 w ostatnim sezonie, jeżeli chodzi o współpracę z kibicami. Utworzono dzięki temu, że mamy dostęp do areny, nową kreszpekową kartę kibica Motoru. Ona pozwala jest zarówno nośnikiem wejść na stadion, karnetem na mecze, biletem na mecze, jak i kartą z funkcją cashback, która powoduje, że klub z tytułu używania tych kart przez kibiców ma też swoje profity dodatkowe, wpływy do budżetu klubu. W tej chwili nasz trzecioligowy Motor wydaliśmy już 1174 karty. Czyli to są tacy nasi, można powiedzieć, najzagorzalsi fani. Chcę powiedzieć też o ostatnim takim małym sukcesie, który na tym szczeblu rozgrywek dla obu nie ma. Utworzono w akcji Kibice Razem miejsce spotkań Stowarzyszenia Kibiców Motor Lublin Motorowcy przy ulicy Noworybnej. Generalnie akcja Kibice Razem to jest akcja, w której biorą udział kluby ekstraklasowe. W poprzednim sezonie wszystkie nasze mecze były transmitowane w lokalnej telewizji. Jak wcześniej wspomniałem, mecz barażowy był w telewizji ogólnopolskiej. Po każdym spotkaniu są relacje medialne, także wydaje się, że jest naprawdę duża potrzeba tego, żeby o tym motorze informować. Mamy w tej chwili ponad 22 tysiące osób śledzących nasz profil facebookowy i kilka tysięcy odsłon strony klubowej dziennie.
To powoduje, że chcą z nami współpracować sponsorzy i wydaje się, że w ostatnim czasie w tym kierunku klub poczynił bardzo duże postępy. Chciałbym o tym powiedzieć. Otworzyliśmy klub biznesu Motor Lublin, który ma swoją taką tutaj hierarchię. W tej chwili mamy sponsora strategicznego, trzech sponsorów głównych. Łącznie tych partnerów w klubie biznesu Motoru Lublin na dzisiejszy moment znajduje się 36 firm. Są to 36 firm, które pomagają motorowi w sposób albo dając nam usługi, albo dając nam bezpośrednio pieniądze w zamian za reklamę na meczach motoru. To, jak potem pokażą liczby, daje konkretne wsparcie klubu przez mieszkańców, przez firmy, przez kibiców. Staramy się rozwijać ten klub, doprowadzić do tego, żeby ci sponsorzy także we własnym gronie nawiązywali jak najwięcej kontaktów, żeby też czerpali dodatkowe korzyści nie tylko z reklamy na motorze, ale także ze współpracy pomiędzy firmami. Tutaj pozwoliłem sobie wymienić te wszystkie firmy, żeby pokazać, jak szerokie już w tej chwili jest spektrum. Ja chcę powiedzieć, żeby te 36 firm było na tym slajdzie, to trzeba było przeprowadzić, nie liczyłem, ale 360 czy 1000 rozmów. I to jest to, czym klub się na co dzień zajmuje i to się udaje zrobić. Tutaj logotypy tych firm, bo też chciałbym pokazywać te firmy, które nas wspierają, móc im w ten sposób podziękować. Jeżeli chodzi o poprzedni sezon, wiemy, zakończył się sportową porażką. Postanowiliśmy zrewidować plany. Głównie uznaliśmy, że powodem braku awansu był jednak zbyt niski poziom sportowy zespołu. Zespół budowany był zbyt po wygraniu trzeciej ligi, analizowany był przeciwnik, ale nie mając bezpośredniego możliwości bezpośrednich pojedynków, nie byliśmy w stanie dokładnie ocenić wartości Olimpii Elbląg. Po tym sezonie, zostawiając te same cele, awans, a więc awans do drugiej ligi, chcieliśmy zespół zmienić pod względem piłkarskim, dlatego z zespołu odeszło 7 zawodników, do zespołu też 7 nowych zawodników dołączyło. Tak jak mówię, jasne stanowisko klubu i Rady Nadzorczej, zdobycie pierwszego miejsca w rundzie jesiennej sezonu, awans do drugiej ligi i zdobycie Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, który nam uciekł. Pozwólcie Państwo, że nie będę przedstawiał poszczególnych zawodników. Jeżeli ktoś będzie chciał coś więcej o tym, to oczywiście mogę potem dopowiedzieć. Do zespołu dołączyli Paweł Kaczmarek, Damian Szpak, Kamil Oziemczuk, Patryk Krzyż, Iwan Pecha, Łukasz Zaniewski i Yasushiro Kata. Ci zawodnicy to też doszli. To w skrótowej takiej wersji to, jak wygląda klub w tej chwili pod względem finansowym, organizacyjnym i jakimś takim społecznym i medialnym, to chciałem powiedzieć. Teraz chciałbym zacząć od takiego wykresu oceniającego sytuację finansową spółki. W sezonie 2013-2014 przejąłem zespół. Tak wyglądały wtedy finanse. Powiem to za chwilę na liczbach. Planuję, że w dwóch kolejnych sezonach, w których prowadzimy klub, wzrastały przychody od sponsorów, a niższe były koszty funkcjonowania klubu. W tym roku, w tym sezonie, chcąc awansować, założyłem, że te koszty muszą wzrosnąć, przy czym nadal założyłem wzrost przychodów i wzrost przychodów od sponsorów, co jest poparte umowami. Chcę powiedzieć, że tutaj to jest wykres pokazujący sytuację finansową spółki bez wkładu pieniędzy z miasta. A więc to, ile pieniędzy udało się pozyskać w klubie, jakie są koszty. Teraz liczby. W momencie, w którym przejąłem klub, czyli w sezonie 2013-2014, klub wypracował przychody w wysokości 770 tysięcy. W pierwszym sezonie
mojej działalności udało się te przychody podwoić i ta tendencja jest dalej wzrostowa w sezonie 15-16, dzięki temu, że na jubileuszu ze Śląskiem było ponad 3,5 tysiąca widzów, że udało się ten mecz ze Śląskiem przeprowadzić, ten wpływ do budżetu klubu był jeszcze większy, bo same przychody z meczu ze Śląskiem w Wrocław od reklamodawców i z biletów wyniosły 190 tysięcy złotych. Chcę powiedzieć, bo ktoś mówi, że budżet motoru jest duży, że wyniósł więcej jak 2,5 miliona w ubiegłym sezonie, ale zorganizowanie meczu ze Śląskiem kosztowało blisko 200 tysięcy złotych, przy czym Śląsk nie wziął za ten mecz per saldo zawodniczy ani złotówki, tylko tym, że trzeba było załatwić im przejazd, przejazd samolotem, dokładnie inne rzeczy związane z ochroną, organizacją meczu. Planowane przychody na najbliższy sezon, wypracowane przez klub, to jest przeszło 1 670 000 złotych. Uważam, że są to naprawdę ciężko wypracowane przez kilka osób pracujących w klubie pieniądze przy pomocy kibiców, sponsorów, oczywiście też władz miasta, bo tutaj chciałem podziękować, bo to wsparcie mam na co dzień i logistyczne, i merytoryczne, i takie po prostu ludzkie, tak to wygląda. Chcę pokazać też wynik, że w momencie, kiedy przejąłem w pierwszym roku, wynik finansowy spółki był prawie 2 miliony straty spółka przyniosła. W kolejnych latach było to odpowiednio 890 tysięcy i 1 050 000. Wynik stricto księgowy spółki, bo tak jak mówię, nie ma tutaj pieniędzy, które zostały wpłacone przez miasto. Ten wynik w tym roku, jeżeli zakładamy, że będzie troszeczkę gorszy, oczywiście bez dofinansowania miasta. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że ten wynik do tej pory we wszystkich planach, które robiłem, kwestie przychodowe udało się przekraczać. W tej chwili myślę, że też ten przychód, jeżeli zespół będzie spełniał cele, uda nam się zwiększyć. Idąc dalej, takie podsumowanie w momencie już dokładając dokapitalizowanie, jak to wyglądało w tym sezonie 2013-14, dokapitalizowanie z miasta było 1 600 000, wynik 1 900 000 spółki na minusie. Zadłużenie w momencie, kiedy przejąłem klub, wynosiło ponad 1 900 000 złotych. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2014 roku. Dlaczego ta sytuacja jest przedstawiana w taki różny sposób? Dlatego, że rok obrotowy spółki po roku, po sezonie 2013-14 wcześniej był w systemie tak jak sezon, tak rok budżetowy. W związku z finansami miasta jako zarząd dostałem zadanie, żeby zmienić rok obrotowy z roku sezonowego na rok kalendarzowy od 1 stycznia do końca bieżącego roku. Dlatego kolejny okres obrotowy spółki, za które jest sprawozdanie finansowe, które przedłożyłem Radzie, które jest zarejestrowane w KRS-ie, w sądzie, to jest rok obrotowy od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2015, za półtora roku. Tutaj strata, wynik w tym momencie klubu w tym okresie był minus 1 335 000 w półtora roku działalności. To chcę podkreślić. Tutaj jest wyjęty okres, jakby to było w sezonie 2014-15. To było przedstawione wcześniej w tabelkach. Jeżeli ktoś będzie potrzebował dodatkowe wyjaśnienie tych liczb, to być może potem będziemy to wyjaśnić. Tutaj troszeczkę chciałem omówić i pokazać Państwu strukturę tych wydatków. Ogółem w przychodach na bieżący sezon 2015-16 przychodów było 1 691 000, z czego 1 058 000 były to wpływy od sponsorów, 400
443 tysiące. Były to wpływy z biletów, no i z działalności, którą prowadzi klub, to jest sprzedaż gadżetów klubowych. Ona na razie jeszcze jest marginalna. Tutaj też 190 tysięcy jest wyszczególnione. Jest to przychód z meczu ze Śląsku. Ogółem wydatki w poprzednim sezonie klubu wyniosły 2 700 000, z czego 180 tysięcy była to organizacja meczu ze Śląskiem. 904 tysiące złotych brutto kosztował sztab szkoleniowy i zawodnicy. Dla porównania powiem, że zawodnicy w Olimpii Elbląg kosztowali w poprzednim sezonie około 1 300 000. Z danych nieoficjalnych tak mi to było przedstawione. Premie meczowe. Przypomnę, że zespół w poprzednim sezonie wygrał 23 mecze, głównie będąc na pierwszym miejscu. Struktura premiowania jest taka, że zawodnicy otrzymują pieniądze za premię tylko w przypadku zwycięstwa w meczu, zajmowanego miejsca w górnej części tabeli, stąd duża tutaj kwota. I jeszcze raz podkreślam, za wygranie tych 23 meczów w lidze, za zwycięstwo w lidze zawodnicy nie otrzymali ani złotówki, mieli dodatkową premię obiecaną za awans do ligi wyżej, której nie wypracowali. Dla porównania blisko 200 tysięcy to były wynagrodzenia pracowników. Dlaczego budżet jest tak duży, pokazuje też to, że tylko organizacja meczów na arenie Lublin w ubiegłym sezonie kosztowała nas ponad 530 tysięcy złotych. Głównie są to koszty związane z ochroną meczów. Średnie wynagrodzenie w sztabie zawodniczym było to 2511 zł w ubiegłym sezonie. Średnia premia za osobę za mecz wyniosła 390 zł, a średnie wynagrodzenie pracowników w klubie 2,5 tysiąca. Myślę, że to nie odbiega od standardów. Teraz dlaczego ja proszę o wsparcie, dlatego proszę o zwiększenie budżetu w najbliższym sezonie? Dlatego, że zwiększając przychody i od sponsorów, nie uda nam się w mojej ocenie zwiększyć przychodów z biletów na ten sezon. Zły początek sezonu, brak sukcesu w ubiegłym sezonie i tego, że nie ma meczu barażowego, spowoduje, że te przychody do budżetu z biletów będą niższe. Natomiast stawiając cele awansu, zrobiłem wszystko, łącznie ze sztabem szkoleniowym, żeby zespół wzmocnić. Niestety ta wymiana zawodników wiąże się z konkretną zmianą po stronie zarobków poszczególnych zawodników i średniego wynagrodzenia w sztabie. Czy tu się wstrząsę, ponieważ po tym ubiegłym sezonie, wiadomo, kiedy Motor przegrał ten baraż, my to analizowaliśmy i jak postawiliśmy ten cel przed prezesem, prosiliśmy, żeby brać pod uwagę również budżety takich klubów, które są dla nas potencjalnymi rywalami. Jeżeli wiemy, że takimi rywalami jest Krzyżostrowiec, Świętokrzyski, Garbarnia Kraków, jak była Olimpia, i oni wszyscy, nie możemy mówić oczywiście o całym budżecie, bo co do złotówki nikt nam nie ujawni takich informacji. Natomiast wiemy w przybliżeniu plus minus 5%, jakie są budżety na kadrę. I wiemy, że w Olimpii Elbląg jest to około 1 300 000, 1 350 000, Garbarnia Kraków czy Krzyżostrowiec Świętokrzyski ma tak samo czy ciut więcej. No i wyłączamy sobie Karpaty Krosną, które w ogóle mają budżet poza zasięgiem, w milionach, w ogóle odklejonym z rzeczywistości, prawda? Natomiast to, co prezes powiedział, że stanął przed nim cel, który postawiliśmy również jako większość udziału. Powiedzieliśmy, że musimy wzmocnić sportowo ten zespół. Zarząd został zobowiązany do pozyskania zawodników, którzy taką jakość sportową zagwarantują. Jak Państwo widzieli CV tych zawodników, o których prezes też mówił, czyli mówimy o
o Wyczmarku czy o Yasushiro. Są to zawodnicy, którzy grali w Ekstraklasie, są to zawodnicy, którzy grali w pierwszej lidze. I powinni nam tą jakość sportową dać, biorąc pod uwagę trenera, który, za którym stoi awans z trzeciej do drugiej ligi Wisły Puławy, czy awans Radomiaka, którego zostawił też po naszym miejscu w tabeli. To razem w naszym przekonaniu powinno przynieść podniesienie jakości sportowej. Teraz oczywiście możemy dyskutować na temat tego, czy ta jakość sportowa jest, nie ma. Jesteśmy jako na to krytykę i na te rozliczenia nastawieni po rundzie czy po sezonie. Natomiast mówię Państwu, skąd wynika teraz zwiększenie tych kosztów. Mogliśmy albo stać na tym samym poziomie, albo konsekwentnie ten zespół wzmacniać. Prezes dostał taki cel, żeby ten zespół wzmacniać i to zrobić. Jeżeli te założenia zostaną spełnione, to spółka osiągnie ujemny wynik w bieżącym sezonie około minus 1 460 000. Tutaj jest miejsce na, w zależności od tego, jak zostanie dokapitalizowane, to tak będzie wyglądało zadłużenie bądź też nie spółki. Ja chcę powiedzieć, że w tej chwili klub jest zadłużony na około 1 200 000. Chcę powiedzieć, że klub jest przez całe 2,5 roku, kiedy ja jestem prezesem, cały czas zadłużony. Cały czas po pierwsze kosztuje nas obsługa tego zadłużenia. Po drugie bardzo utrudnia to funkcjonowanie, bo tak jak widzicie Państwo, głównie w tej chwili są to zobowiązania publiczno-prawne. Wynagrodzenia w tej chwili przeterminowane, zobowiązania z tytułu firm ochroniarskich, odkupienia licencji, pożyczek oraz zadłużenia takiego bieżącego, które no, wymaga natychmiastowej spłaty za transport czy firm po prostu współpracujących z nami, świadczących tam najprzeróżniejsze usługi. Jeszcze tak, budżet jest, natomiast dlaczego teraz? W tej chwili szacunkowe wpływy do budżetu do końca roku powinny wynieść około 550 000. Wydatki do końca roku, te, które musi klub ponieść, to są około miliona złotych. Ja to zakładałem w budżecie na ten rok, natomiast no, uzależnione było wsparcie też od wyników i od innych rzeczy, stąd deficyt do końca roku w kasie klubu wynosi ponad 450 000. Stąd ja chciałbym jako zarząd klubu wnieść takie 3 wnioski do szanownych Państwa rady o dokapitalizowanie spółki no, pewnie w październiku, przynajmniej wstępem wrześniu, bo ten przyjechał trzeba kwotę 600 000 zł oraz oddłużenie spółki w przyszłorocznym budżecie. Też, żeby jeżeli klub na potrzeby dokończenia sezonu potrzeba jest wpływu do budżetu 1 000 000 zł, 600 000 teraz 1 000 000 zł po nowym roku. Jeżeli uzyskamy awans, to na pierwszą rundę przyszłego sezonu będzie klubowi potrzebny około 1 000 000 zł, bo ten zespół i w przerwie zimowej musi być troszeczkę uzupełniony i w przypadku awansu też musi być wzmocniony. Budżety klubów rosną w ostatnich czasach, to co Pan Prezydent powiedział. Teoretycznie zostajemy na niższym poziomie rozgrywek, ale rozgrywki były przez ostatnie lata restrukturyzowane, a więc kluby z wyższymi budżetami były relegowane do niższych lig. I u nas jest taka patologiczna sytuacja, że kluby, które biją się o awans, mają budżety w okolicach 3 milionów, powyżej 3 milionów. Oczywiście inaczej ten budżet będzie wyglądał, jeżeli chodzi o wynagrodzenie zawodników, inaczej jeżeli chodzi o organizację meczu, bo jak ktoś organizuje imprezy na arenie, to musi się liczyć z tym, że musi 500 000 zabezpieczyć na organizację imprez, a ktoś jak robi imprezy niemasowe, jak na przykład Garbarnia Kraków, to ta organizacja imprez praktycznie ich nie kosztuje. Ale to już są niuanse działalności. Ja
tak jak mówię, do pokazania, do opowiadania o klubie mam bardzo dużo materiału. Jestem w stanie to wszystko udokumentować, spotkać się z każdym z Państwa indywidualnie, przygotować się na każde wezwanie. W tej chwili kończymy strategię klubu na najbliższe lata. Ona powstaje w bólach, bo też bieżąca sytuacja cały czas się zmienia, ale jest już na ukończeniu. Startujemy z budżetem obywatelskim, żeby jeszcze poprawić infrastrukturę Akademii. Myślę, że jest mnóstwo do tego. Jest też po 90% oparta o pół roku pracy pracownicy Jacka Magiery, który został teraz pierwszym trenerem Legii Warszawa, z którym mieliśmy przyjemność pracować, mimo to, że po 2 latach zarządu i miał zadanie tą strategię sportową stworzyć. Dziękuję panie prezesie. Jeżeli tak, to dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że do Państwa proszę o ewentualne pytania. Bardzo dziękuję panie prezesie. Bardzo proszę, pan przewodniczący Tomasz Kucha. Zanim zaczniemy dyskusję, jednym słowem chciałem w ogóle nawiązać do tego, że dzisiaj jest to spotkanie, ponieważ po ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy zaistniała dyskusja na temat nie tyle zasadności, co sposobu przekazania tych pieniędzy, odwołuję się do tego stenogramu naszych wypowiedzi, moich wypowiedzi z tej sesji. W mediach pojawiła się informacja, że Lokomotor przegrał z Radomiem. Ja przypomnę tylko, że formalnie wycofał te 400 tysięcy prezydent Żuk, przepraszam, i Rada nie jakby to nie było w gestii Rady, Rada nie głosowała w ogóle nad tymi środkami. Natomiast chcę też, dlatego naszym zdaniem dyskusja na temat klubu Motor Lublin jako klubu lubelskiego, jako klubu, co do którego i kibice, i na pewno działacze, a radni również jako przedstawiciele mieszkańców mają pewne plany, oczekiwania i nadzieje, jest potrzebna. Chcę tylko podkreślić, że ta dyskusja powinna się odbyć miesiąc temu przed sesją, na której rozmawialiśmy o pieniądzach dla motoru. I jeszcze raz powtarzam, to nie motor przegrał z radnymi. To chciałbym, żeby informacja o klubie, informacja o planach odbywała się zanim podejmiemy decyzję, a nie później, jak prawda, bo my dysponujemy jako radni pieniędzmi mieszkańców. Więc jeżeli ma się to odbywać jakby z jawności i jawności zarówno planów, jak i finansów, to róbmy to wcześniej. Taka prośba do pana prezesa i taka prośba mogę się o to zdecydować. Cieszę się, że ta dyskusja jest dzisiaj, chociaż mówię, że ona jest o wiele za późno. Pozwólmy odnieść się, tak? Czy pan prezes powiem, pan przewodniczący, pan poradni. Spółka Motor z taką dokładnie taką samą prezentacją była przygotowana na poprzedniej Komisji Sportu. Tylko, jak Państwo pamiętacie, tematyka żużla była tak obszerna, że już nie zdążyliśmy w czasie. No zostało nam wtedy chyba 3 czy 5 minut na prezentację, gdzie Państwo radni, część Państwa radni wyszła z komisji. No i to było bez przygotowania. To komisja. Ja to mówię o tym, że... Ja w sprawie formalnej, Panie Przewodnicząca, pan lepiej o tym wie, bo chcę sprostować to, co mówi Pan Dyrektor Majka. Ale chciałem powiedzieć, że w programie Komisji Budżetowej w porządku obrad, Komisji Sportu w porządku obrad w ogóle nie było autopoprawki, która mówiła o dofinansowaniu motoru. I to po prostu uważam za skandal, żeby Komisja Sportu nie rozpatrywała po prostu autopoprawki budżetowej dla motoru 400 tysięcy, po prostu celowo nie dano na Komisję Sportu. I to, bo ja byłem na następnej komisji i od razu dostałem. Ale na Komisji Sportu tego nie było i proszę tutaj nie mówić, że nie było czasu albo radni wyszli. Po prostu radni mieli inne komisje, a tego nie było w porządku obrad. To dla jasności. Przegłosowaliśmy budżet. Bardzo proszę panie prezydencie, dostaliśmy nam poprawkę po. Chciałbym, żebyśmy się skupili na temat samej spółki. Ja uważam, że nie ma co teraz wracać do przeszłości. To no, pan prezydent, pojawiały się insynuacje, sugestie, że brak transparentności. Pojawiło się sformułowanie, że
spółka wyspecjalizowała się w wysysaniu publicznych pieniędzy. To była decyzja odesłania tego do komisji, do publicznej dyskusji. Była jedyną racjonalną decyzją. Zostajemy przy tym. Państwu radnym z jednego klubu i z drugiemu klubu tak samo na tej spółce zależy, nikt nie ma do tego żadnej wątpliwości. I podyskutujmy merytorycznie, przejdźmy konkretnie do pytań, które mają Państwo do, co do samej spółki. Nie wracajmy do komisji, które się odbyły. Jesteśmy na takiej komisji i rozmawiajmy. Można? Dobrze, pan radny się zgłasza, natomiast ja powiem, jaka jest kolejność. Pan radny Jurkowski, Ławniczak, Drecher i za chwilę dalej. Ale... Bardzo proszę, pan radny Jurkowski, chyba że pan radny chce panu radnemu Drecherowi. Ja mam powiedzieć zawodowe. Ja chciałem serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie. Chciałem powiedzieć takie pewne warunki brzegowe, które są w dzisiejszej sytuacji. Byłem na spotkaniu odnośnie Górnika Łęczna i tam przekazano informację, że w Niemczech... O motorze rozmawiamy. Tak, ale ja tylko powiem, że w Niemczech, tam podała ta informacja, sport jest szóstą gałęzią gospodarki. Ja byłem w szoku i w tej chwili jak gdyby potwierdza się coś takiego, że sport w Lublinie może być takim kołem zamachowym wielu rzeczy. Może po prostu wspomóc turystykę, rozwój tego regionu. I tutaj mamy doskonałe warunki w tej chwili, bo mamy piękny stadion, mamy drużynę, obok jest druga drużyna i też w zasadzie można popatrzeć na mapy Polski, że są pewne miasta, gdzie w niewielkiej odległości jest kilka drużyn. I w tej chwili, tutaj właśnie popieram słowa pana prezydenta Komorskiego, który mówi, że powinniśmy się w dyskusji skupić na tym, jak pomóc motorowi. I to natomiast, jeżeli będziemy rozwałkowywać, co było, także ja będę głosował za dotacją dla motorów i w tym roku, i w przyszłym. I to jest po prostu, jest pewien kapitał, jest historia tego klubu, są kibice i w tej chwili, jeżeli pomożemy temu klubowi, będą ludzie przychodzić na mecze i w pewnym momencie powstanie taki punkt kulminacyjny, że to wszystko zacznie się bilansować, a nawet później przynosić do końca. Także chciałem serdecznie też panu profesorowi podziękować za zaangażowanie w to wszystko i wiadomo, że w sporcie nie wszystko tak, że czasami drużyny lepsze przegrywają, bo to jest sport. Nigdy nie można wyniku, że tak powiem, ale w długim okresie czasu zawsze, jeżeli ktoś ciężko pracuje, podnosi wynik sportowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan radny Ławniczak, pan radny Drecher, pan radny Bielak i pan radny Jezior. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałbym się odnieść do paru kwestii. Może wszystkiego od razu nie powiem, bo sobie postaram się wynotować pewne rzeczy. Też cieszę się, że dzisiaj spotkaliśmy się w tak szerokim gronie, chociaż moja interpelacja szła jeszcze dalej i ubolewam nad tym, że nie wzięto pod uwagę, aby właśnie zaprosić przede wszystkim kibiców, bo to dla nich dla drużyna, a nie dla nas, radnych, nie dla urzędników. Druga sprawa, ubolewam, że nie ma trenera, ubolewam, że nie ma kapitana drużyny, bo to też by było jakiś fajny. Ja wiem, że pan prezes się odniesie, że są na tym nic. Ale myślę, że wcześniej można było o tym pomyśleć. Teraz ja chcę powiedzieć, że jutro mamy mecz ligowy. Godziny treningów na arenie są ustalone od dłuższego czasu, związane z planami poszczególnych sportów. Nie było takiej możliwości, żeby się ja już pana powiedziałem. Cieszę się, że jest pan prezes Zbyszek Martwi, którego też wcześniej nie zaproszono, bo myślę, że też odbyłby Związek Piłki Nożnej i powinien w tym uczestniczyć. Druga sprawa. Może przejdźmy do meritum i dzisiaj się zatrzymajmy na drużynie motoru, która ma 66-letnią tradycję i to jest drużyna Lublin. Ja nie wiem, o czym kolega radny Jurkowski mówi, że mamy jakąś drugą drużynę. Dla mnie żadnej drugiej drużyny nie ma. Jest tylko jedna drużyna Motor Lublin, która gra w Lublinie. I dzisiaj się zastanówmy, co zrobić, żeby ta drużyna była tą drużyną, która jest wizerunkiem miasta i grała, bo o też o wynik sportowy chodzi, w jak najwyższej klasie. Ja nie mówię, że w Ekstralice, bo to są kolosalne pieniądze, może akurat miasta i budżetu nie stać, chociaż jak wiele od nich miało sobie stać, dla nas nie. Może skupmy tylko na motorze. Chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach. Przede wszystkim o obiekcie, bo to jest istotne, że stadion lubelski został wybudowany jako stadion miejski dla drużyn lubelskich, a nie dla drużyn
ze Świdnika, z, nie wiem, z Krasnego Stawu, z Międzyrzeca, czy nie wiadomo skąd. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli, nie wiem po co tu właśnie, co Kornel Wnioski wspomniał, takie na ad hoc szybkie spotkanie z górnikiem Łęczna w piątek, na szybko, ale domyślamy się, dlaczego nie będę tego tematu rozwijał. Druga sprawa. Bardzo dobrze, że pan prezes przedstawił nam te cyfry. Ja mam tylko obawy do tego, może ten sezon się skończy i życzyłbym sobie tego i wszystkim kibicom, żeby się skończył awansem, dlatego już nie mamy barierzy i to z automatu drużyna by weszła i myślę, że tak się stanie. Tylko, że trzeba zrobić parę dobrych ruchów, czyli przede wszystkim mamy też drużynę w tej chwili z kontuzjami. I nie wiem, jak pan prezes się do tego odniesie, bo ja dzisiaj taką wiadomość mam, zresztą jest publicznie podane, że bardzo dużo zawodników ma kontuzję. Co do dofinansowania, uważam, że dofinansowanie jak najbardziej powinno być, tylko nie jakieś cykanie po 400, pan prezes zawiązał 400, 600 tysięcy, pan prezes 400 i tak to się cały czas zadziewa. Skoro mamy taki finans, pan prezes przedstawił 3 800 000 z tym budżetem operacyjnym, jak powiedział, bo wiadomo, sezon zaczyna się jesienią czy wiosną, a mamy też okienka transferowe i jest to na, jak się coś mylę, to bo nie jestem zupełnym fachowcem do tych przepisów piłkarskich, to myślę, że te pieniądze powinny wpłynąć już w tym roku do autopoprawcy w wysokości 2 800 000. Dlaczego? Trzeba klub odburzyć i dać już na rundę wiosenną pieniądze. Na rundę wiosenną nie dać tych pieniędzy dopiero po budżecie gdzieś w granicach lutego, tylko tą kwotę przeznaczyć. Co do tego ostatniego miliona, no to automatycznie to powinno być dane przy wypadku awansu do klasy wyższej. Druga sprawa, którą jeszcze chciałem poruszyć, bo tu już dużo rzeczy było powiedziane, więc nie chciałbym zabierać czasu, a chciałbym, żeby się też wszyscy mogli wypowiedzieć. To jest to, że uważam, że współpraca, nie wiem jak to jest, bo mówię, nie znam literalnie tych wszystkich przepisów, może pan prezes Martin mnie w tym troszeczkę poinstruuje, bo nie wiem jak to jest, że my faktycznie ciągle korzystamy z tej armii zaciężnej z zewnątrz, a nie bazujemy na tych piłkarzach młodych i tak samo chciałem, żeby dzisiaj uczestniczyli ci trenerzy, którzy szkolą młodzież, bo z tych informacji, które ja mam, nie będę wymieniał literalnie wszystkich, im obcięto na budżetach około 30% na szkolenie tym młodzieży. Nie wiem, jak to jest możliwe, że my dofinansowujemy w tej chwili widok i w tym układzie no po prostu ci piłkarze z widoku, bo te drużyny też są dofinansowywane jakby z budżetu. I ci piłkarze lądują chociażby ostatni zawodnik, który wyglądał w Chorzów, junior 18-letni, który strzelił już 3 babki w 7 minut. No, no takie są historie, że my tych tracimy młodych ludzi. I ja uważam, że powinny być jakieś zapisy, skoro my dajemy kontraktu jakieś pieniądze na szkolenie młodzieży, żeby ta młodzież mogła chociaż być wypożyczona, czy zasilić, a nie będzie na całe życie, ale przynajmniej na jakiś sezon, czy być wypożyczona. Bo zresztą ten zawodnik i tak nie gra w pierwszej drużynie, gra w lidze juniorów. Proszę Państwa, to nie są wcale kolosalne pieniądze. I nie robię tu demagogii. Jeżeli wczoraj w gazecie czytam, że na zawinicową lekko dajemy 10 milionów, to chora, bo 2 z kawałkiem to jest nasz punkt. Więc odłóżmy ten klub. Wtedy sponsorzy będą jeszcze zapewne większej ilości. Dajmy tą promesę tego 1 000 000 złotych na wiosnę, żeby piłkarze poczuli się pewnie i w przypadku, gdy po prostu będzie coś nie tak, a nie będzie tego awansu, to wtedy będziemy rozmawiać po prostu z prezesem, zresztą prezes sam ze sobą będzie. Także tyle co do mojej wypowiedzi na w tej chwili, chyba że coś jeszcze w międzyczasie. Oczywiście, bardzo dziękuję, pozwólmy się odnieść panu prezesowi, tak? Panie prezesie, bardzo proszę. Jeszcze jedna pani prezes rzecz. Ostatnio to mnie umknęło. Bardzo proszę, pani nie prezes, pani przewodnicząca. Bardzo proszę, żeby jeszcze zrealizować 2 przynajmniej postulaty. Bo ja mam skład Rady Nadzorczej
i nie ma w tym składzie ani jednego kibica. Kibica z fundacji, no bo wiadomo, że żeby też było, my nie chcemy jako radni, ja przynajmniej nie muszę być w tej radzie nadzorczej, ale też może tak być, że jeżeli państwo radni zawnioskujecie, bo mi nie chodzi o jakąś tam karierę, że ja mam być w radzie nadzorczej, że moje nazwisko tam było, to nie o to chodzi. Uważam, że przedstawiciele kibic powinni być w radzie nadzorczej. No to nie mogę nawet prawie. Dobrze, to jest nieodpłatne, ale dobrze. I druga sprawa, chciałbym, żeby w autopoprawce to nie było w formie głosowania budżetowego, ani w autopoprawce, żeby to było na zasadzie odrębnej uchwały. Żebyśmy uchwałę na temat motoru głosowali odrębnie. Żeby to nie było tak, że zaraz przyjdzie MKS, zaraz przyjdzie, nie wiem, ktoś, koszykarze przyjdą, będą chcieli, czy żużlowcy i będziemy to wszystko głosować w jednym pakiecie. Żeby tak skonstruowana była uchwała, żebyśmy po prostu mogli to zagłosować na najbliższej sesji. To znaczy ten wniosek cofa, to wypracujemy wniosek. Ale dobrze, to może, żeby znaczy w sensie, żeby nie umknęły te pytania, może zróbmy tak, że są pytania Państwa radni, pan prezesie. Tak? Panie prezesie. Zbiorczo, niech Państwo radni. Tak, pani, bardzo proszę. Jak Państwo chcą. Jeśli zostaniemy, to jeśli nie ma problemu. Kilka zdań, jeśli można kilka zdań. Może panu prezydentowi nie wypada pewne rzeczy powiedzieć, więc ja pozwolę sobie pewne rzeczy sprostować, ponieważ jeżeli już tak trzymamy się zgodności prawdy, to nie było tak napisane, że klub motor przegrał z radnymi, tylko było napisane, że klub motor przegrał z radnymi PiS-u. Tak było sformułowane, więc trzymajmy się. Ale nie rozmawiajmy. Wszyscy Państwo radni są za wyborem. Dobrze. Bardzo proszę, głos ma pan przewodniczący. Gdyby pan, panie radny, nie zdejmował interpelacji, to byśmy więcej wiedzieli. Jeśli można. Tutaj pan radny Ławniczak słusznie skądinąd powiedział, że by rzeczywiście, gdyby była dyskusja, to może by już i we wrześniu też sobie zostały przelane na konto. No niemniej jednak pan prezydent wycofał tą autopoprawkę z tą kwotą, między innymi po słowach Tapi, który dawno powiedział przecież, że to jest dobra metoda, żeby klub wyssał pieniądze z miasta. To jeden z radnych powiedział tutaj obecnych. I rzeczywiście być może taka publiczna dyskusja na komisji, debata jest potrzebna, tylko no, nie bądźmy hipokrytami, tylko bądźmy szczerzy przede wszystkim samych siebie. Więc rzeczywiście we wrześniu pewnie takie autopoprawki z tego też tytułu i z tak mocnych słów prawnych być nie mogło, więc jesteśmy teraz tutaj świadkami tej debaty, że o tym rozmawiamy, ale rzeczywiście zgadzam się, nie wracajmy do przeszłości, rozmawiajmy o tym, co tutaj jest, tu i teraz, bo wszystkim nam pewnie dobro sportu leży na sercu. Fakty są, panie prezydencie, takie, o których często zapominamy. Mamy juniorów młodszych w ekstraklasie, którzy grają w najwyższej klasie rozgrywkowej i odnoszą tam zapewne sukcesy. Fakt drugi, że mamy dużą ilość kibiców i podejrzewam, że średnio kibiców na mecz motoru przychodzi więcej, jak na mecz ekstraklasowy i Górnika Łęczna, co cieszy. Kolejnym faktem jest taki, ja mówię o faktach, nie mówię kto przyjeżdża, kto nie przyjeżdża, tylko mówię o faktach, że więcej kibiców chodzi na motor niż na Łęczna. Trzeci fakt jest taki, co mnie bardzo cieszy, że też się o tym nie mówi, jest 36 partnerów biznesowych, oprócz tych sponsorów strategicznych, oprócz sponsora strategicznego i sponsorów głównych. Co pokazuje, że zarząd motoru tak naprawdę nie liczy tylko i wyłącznie na środki związane z miastem, a liczy też na środki, czy liczy środki związane ze sponsorami. No trzeba to zauważyć, bo odkąd ta spółka, od, od,
odkąd spółka akcyjna funkcjonuje, to rzeczywiście organizacja klubu bardzo się poprawiła. Ja pamiętam tą organizację klubu jeszcze za prezesa Sanczacunkiem, Paszkiewicza, wcześniejszych prezesów, to było rzeczywiście łatanie dziur po wielkiej wojnie. A tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z taką organizacją klubu na dużym poziomie. Może nie na najwyższym, ale na wysokim, jak na tą klasę rynkową, z czego się bardzo cieszę. Ta sytuacja finansowa spółki też pokazuje, że jest ta transparentność i przejrzystość. I w końcu najważniejszy fakt, oprócz wniosków i innych tych pozytywów, które zostały w prezentacji wymienione, bo ja tylko przytaczam to, co pan prezes powiedział, to jest to, że w roku 2014 straty były około 2 milionów złotych, natomiast w roku 2016 straty są około 1 400 000. To jest zauważalny fakt i trzeba to zauważyć i trzeba to jakby docenić, że idzie się w kierunku zmniejszania strat z roku na rok. Pamiętajmy też o tym, że tu pani skarbnik pewnie nie poprze, że trudno jest jak gdyby dać całą transzę 3,5 miliona czy 3 miliony 800 jako jednorazowej transzy do spółki. Stąd są przesunięcia podczas sesji budżetowej. Chodzi o ogólny budżet, bo to, że ciężko jest w ogólnej transzy dać cały budżet, wszystkie środki na cały budżet. To będzie taka suma. A tak jest to dalej. A ja to jako koszt cały koszt. Nie, ja mówię o całym rocznym budżecie. Ale mówimy o kosztach, a nie dofinansowanie. Nie, ja mówię o całym rocznym budżecie. No ale że to są środki sponsorskie, nie mówię o całym, że dofinansowanie. Bo to nie idzie w ogóle ze strony miasta. Ja rozumiem, tylko że ale chodzi o to, że to finansowanie z miasta, to załóżmy ile? Chodzi mi o to, że ciężko jest o taką możliwość, żeby w jednej transzy z miasta dać środki, co mówi słusznie Rady Ławniczak, tylko ja też to wybieram, ale trudno pewnie z punktu widzenia nie wiem, skarbnika, finansów, dać w jednej transzy to dofinansowanie z miasta na spółkę. Stąd mamy tutaj 400 tysięcy, 600 tysięcy, ale nie jest to dofinansowanie kolejnych środków, tylko są to środki w ramach tego, jak gdyby całego dofinansowania ze strony Urzędu Miasta. Miasto nigdy nie wprowadzało pewnych kwoty, tylko w transzach. Nawet no w transzach, no właśnie. Wprowadzaliśmy kwartalnie. O to chodzi, że kwartalnie się wprowadza i nie jest to, są dodatkowe pieniądze, tylko są to te pieniądze, które są zaplanowane przez zarząd spółki od miasta. W tym sensie to trzeba mieć na uwadze, bo to jest bardzo istotne, jak gdyby istotna kwestia, bo tu czasami dochodzi do takiego omyłkowego postrzegania, że to są dodatkowe pieniądze. Mogę prosić o dwuminutowe wypowiedzi. Dobrze, to nie są dodatkowe pieniądze, to są pieniądze jak gdyby w tych zaplanowanych środkach. Ale już kończę, panie radny. Myślę, że dłużej już też nie będę mówił. W związku z tym, że dług, obsługa długu rzeczywiście też kosztuje, o czym mówi pan prezes, i zupełnie inaczej się działa, kiedy klub jest oddłużony, co pewnie nasza druga spółka czuje, czyli SPR, który został oddłużony. Ja na końcu tej wypowiedzi chciałbym taki dezyderat wnieść do pani przewodniczącej Komisji Sportu, z Komisji Sportu, aby w roku 2017 pan prezydent oddłużył klub sportowy Motor Lubin. Taki dezyderat chciałbym, wniosek formalny, który złożę na końcu dyskusji na Komisji Sportu. Tak, oddłużenie całkowite. Czy jeszcze inaczej, bo jeżeli nie podejmą państwo decyzji o dofinansowaniu w tym roku, widzieliśmy, że to zadłużenie wzrośnie do 1 400 000. No właśnie. Moim zdaniem o oddłużeniu. O oddłużeniu, no tak, ale nie podaję kwoty, tylko o oddłużeniu, bo nie wiadomo, jakie będzie zadłużenie w roku 2017, może być mniejsze lub większe. Zależy od.
nadzieję. Więc nie będę mówił o kwocie, tylko o oddłużeniu spółki w roku 2017 i to będzie taki mój wniosek formalny, bez teraz na komisji. Przegłosujemy to. Tak, na koniec. I jeszcze ostatnie, dosłownie ostatnie. Mówimy o motorze. Bardzo fajnie, że o tym mówimy, ale szkoda i żałuję, że tutaj my jako eksperci, mówiąc o sytuacji finansowej klubu, nie chodzimy na mecz. Warto było tu choć raz na mecz przyjść motor i zobaczyć. Ja staram się być co mecz, zresztą pan prezydent jest też właścicielem motoru. Na meczu widuję pana radnego Bielaka i tutaj koleżankę Anię i Bartosza. Ja tutaj nie widzę. Ja proponuję rzeczywiście przyjść na mecz motoru i zobaczyć, jak my przyjdziemy do motoru wystarczy. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Eugeniusz Bielak. Pan radny Jezior, pan radny Jezior. Powiedzieć o finansach, nie o budżecie. Czy macie państwo bardzo dobry budżet? Ja dałem kilka dni, jakie budżety są potrzebne. Trzeba by się przyjrzeć kosztom, czy nie macie za dużych kosztów zarządu. Jestem za tym, żeby oddłużyć motor to szybko. I trochę żałuję, że państwo nie podjęliście odważniejszych decyzji, nie kupiliście przed próbą awansu kupienia kilku zawodników, żeby wydać 200 tysięcy czynnych, czy wypożyczyć, bo szansa wygrania z Olimpią była i to powinno być lepiej zaplanowane. Ja wiem, że trener nie był najwyższej klasy, bo jeżeli człowiek nie dał się, nie chce krytykować, ale to jest obraz, to muszę powiedzieć, prawda? Więc taktycznie był słabszy. Trener ten jest, uważam, na wysokim poziomie. Człowiek pokazał, że coś potrafi robić, wprowadzi drużynę. Mam nadzieję, że wprowadzi motor już, że nie będziemy się tułać po środku. Natomiast mnie niepokoi sytuacja. Państwo zrobiliście zakupy i uważacie, że dobrych zawodników kupiliście. Natomiast jako były zawodnik nie widzę rezultatu. Mnie martwi, że mamy w środku tabeli, że z Cienicą jakimiś słabymi drużynami przegrywamy. My się wrócimy teraz o miliony, proszę państwa. Na pierwszym miejscu chciałbym, żeby tam był wynik finansowy w klubie motor. Nie finansowy, tylko sportowy, bo finansowy jest, uważam, jeżeli średnio widzimy zarobków piłkarzy, to ja nie będę się wypowiadał na ten temat, dlatego że wyższy liga na pewno ma większe pieniądze, jeżeli tutaj zarząd wie, co robi, na pewno, bo jeżeli lepszych zawodników kupimy, to ta średnia musi być, bo zawodnik, który grał w drugiej lidze czy w pierwszej, poniżej 4 tysięcy nie wyjdzie na boisko i go się nie uda kupić. Natomiast tak, niestety, mamy czwarty poziom rozgrywki rozgrywkowej. Wiem, że to są, jest kilka województw i są mocne drużyny, więc musimy mieć mocną drużynę, panie prezesie. I podejrzewam, że musimy kupić w okresie zimowym zawodników, którzy grali w drugiej lidze, niektórzy grzeźławą, którzy na bieżąco grali, żeby przyszło dwóch zawodników z marszu, żeby było widać, że ta gra się klei, że jest obrońca, który powiedzmy dyryguje tą obroną i żeby ta gra miała ręce i nogi, bo przegrana ze słabymi drużynami niestety nie wróży państwa optymizmu. To podkreślam wyraźnie. Na razie te wyniki nie satysfakcjonują nas, nie radnego też nie. I dobrze by było z zawodnikami, ale to pogadać na spokojnie, bo to, że trener krzyczy, to myślę, że wszystkich zawodników nie można karać premiami, dlatego że są, którzy oddają serce na boisku zawodnicy i trzeba to docenić. Jeżeli dwóch, trzech słabo gra, to trzeba ich posadzić na ławkę i drugich wstawić. Niech odczekają 2 czy 3 miesiące. Może się namyślą i zaczną grać. To jest moje takie zdanie. Uważam, że motor trzeba odłożyć finansowo. Zweryfikowałbym i prośba do pana prezydenta, żeby zweryfikować koszty zarządu i prośba, żeby przynajmniej dwóch z klubu kibiców było w Radzie Nadzorczej. Ja chciałbym usłyszeć państwa głos, czy chcecie być w Radzie Nadzorczej. Jakie jest wasze zdanie na temat finansowania?
żebyście powiedzieli Państwo. Dlaczego? Dlatego, że mnie interesuje, żeby motor grał tu w drugiej i w pierwszej lidze jak najszybciej. Stadion mamy piękny, ale dyskusja o stadionie, jak nie ma wyniku sportowego, jest bez sensu. To, że prezes się chwali, że było 9 tysięcy. Ja bym się cieszył, żeby było 4 tysiące co niedziela i żebyśmy grali w drugiej lidze. To by była dla mnie satysfakcja i musimy zrobić wszystko, drodzy Państwo. Nie możemy 100, 200 czy 300 tysięcy miasto tego typu, jak drugi nie może odrzucać, żeby nie mieć awansu. Natomiast te środki mają być transparentne, mamy wiedzieć dlatego, że jeżeli zawodnicy mają średnią taką jak pracownicy, to jest coś nie tego. Dlatego, że zawodnicy pozostawiają na trawie. Pracownicy prosi tylko o przyjrzenie się kosztom zarządu. Ja rozumiem, i tu trzeba doceniać prezes, to co prezes robi, że pozyskujecie sponsorów jak najbardziej, i tu trzeba, ale trzeba się uderzyć w piersi po prostu i pójdziemy mocniej do przodu. Radny jeszcze prosił o dwóch wypowiedź, jeśli ja pozwolę sobie w tym momencie przerwać. Czy pan prezes tak, chciałbym się ustosunkować tak szybciutko, myślę, że w 2 minucie jeszcze, jeżeli chodzi o wypowiedź pana radnego Ławniczaka, to chcę powiedzieć, że współpraca z lubelskimi klubami, choć rodzi się w bólach, to cały czas postępuje. Specjalne posiedzenie tutaj przedstawicieli klubu z prezesem Bartnikiem, z przedstawicielem władz miasta, z prezydentem Komorskim się odbyło kilkukrotnie i to idzie do przodu, aczkolwiek to nie oznacza, że pozyskamy wszystkich zawodników z regionu z tego tytułu, że musimy się opierać na prawie, jakie gwarantuje Polski Związek Piłki Nożnej, a ja pilnuję tego, żeby być wiernym strategii, którą przyjąłem. Staram się sprowadzać najlepszych zawodników z całego regionu, w tym z Lublina do klubu, ale nie sprowadzam nikomu na etapie juniorskim, nie gwarantuję kontraktu. Juniorzy mają walczyć o jak najlepsze miejsce w centralnej lidze juniorów i mają walczyć o wejście do pierwszego składu. Wtedy najpierw dostają premię, jeżeli pół roku są w drużynie, dostają propozycję kontraktu. Od tego nie odstąpię, bo uważam, że polskie kluby robią olbrzymi błąd. Czym przykład jest tego zawodnika, o którym pan wspomniał? Zawodnik ma kilkuset złotowy kontrakt w Ruchu Chorzów. Nie stać na wydanie powiedzmy 10 tysięcy złotych czy 20 na juniora, który będzie strzelał bramki w juniora. Przy czym, panie prezesie, proszę jeszcze powiedzieć ważną rzecz, że suma summarum decyzja o tym, gdzie on będzie grał, podejmują rodzice. Tak, ale tak my do końca to... Natomiast powiem tak, nie będę konkurował finansowo, nie mamy takiej strategii. Jeżeli byśmy to się rozumieli, wiedzieli, że taki zawodnik jest. Ale my go wiemy, ja go znam od dziecka. To byśmy na pewno do 10 tysięcy w dezyderacie na jakieś komisji nawet. Ale dlaczego Walicki, a nie Cichocki, Koszel, Martynek, Tkaczuk, czy ci to są u nas? Bardzo dziękuję za to, że pan powiedział. I trzeba teraz podsumować, ile trzeba tych pieniędzy. Nie trzeba. Nie trzeba żarwać tym juniorom, bo ich tak zepsujemy, a nic nie zrobimy. Jak oni... Są nasi zawodnicy, w tej chwili Michota, Kowalczyk, Kamiński są w kadrze pierwszego zespołu. Krzyż jest w kadrze pierwszego zespołu. W momencie, kiedy on wchodzi w kadrze pierwszego zespołu, ma premię, ma możliwość podpisania kontraktu. Jeżeli ktoś wybiera inną drogę, na etapie juniora młodszego wyjeżdża z Lublina i dostaje pieniądze, ma takie prawo, nie jestem w stanie z tym konkurować. Naprawdę, panie radnego, doszłoby do paranoi takiej, jaka jest w Białymstoku czy w Warszawie, że płaci się juniorom kilkutysięczne transfery, bo te kluby ze sobą konkurują. My starajmy się konkurować i przyciągać chłopaków, dla których motor to jest coś więcej niż tylko kilkuset złotowa. Tak, panie prezesie, gdyby ten zawodnik pozostał na studiach u nas i dostał to stypendium, to uważa pan, że to lepiej by było, że on grał u nas i studiował. Ja wierzę, że on wróci. Rodzina i dziewczyna przyszła na stadion. Ja wierzę, że on do nas wróci, tak jak wrócił Olek Komor, tak jak wrócił Bartek Kaczuk. Zobaczymy. Wrócili już zawodnicy z Jagiellonii, którzy byli na kontraktach. Tutaj bym był ostrożny, naprawdę. Każdy przypadek rozpatrujemy też indywidualnie. I tutaj nie zawsze winą klubu jest, że zawodnik wyjeżdża. Czasami są animozje, nastawienie rodziców do motoru. Są różne przypadki, nie będę tego teraz rozstrząsał. Natomiast powiem z pełną odpowiedzialnością. Mamy kilku zawodników z widoku. Mamy zawodników z BKS-u, mamy zawodników z Bronowic, ze Skarpy Lublin, z Sygnału Lublin.
Ta współpraca się rozwija, chociaż w górach, ale jest coraz lepiej. Mamy zawodników z Międzyzlecza, Podlaskiego, z Włodawy i z kilku innych. Pracujemy nad tym usilnie. Jeżeli chodzi o skład Rady Nadzorczej, bo takie padło jako zarząd, wiecie Państwo, że nie mam takich kompetencji i tutaj nie mogę się, nie mam nic przeciwko członkostwie tam kibiców czy przedstawiciela kibiców, ale nie ja jestem władny do tego, żeby takie wnioski dotyczące Rady Nadzorczej stawiać. Jeżeli chodzi o kwestię oddłużenia klubu, w każdym momencie, kiedy klub zostanie oddłużony, będzie to działało na jego korzyść. Nie będzie potrzeba przesuwać płatności, nie będzie się długo obsługiwało. Także to chcę się ustosunkować i powiedzieć, że jestem wdzięczny, że są takie głosy. Jak najbardziej się tego przychylam. Co do wypowiedzi pana radnego Bielaka, to powiem tak. Zespół budujemy od 3 lat. Zaczęliśmy budować na swoich zawodnikach. W momencie, kiedy nie można było pozyskać zawodnika z regionu, który wszedłby do składu, zaczęliśmy zespół uzupełniać. Nie byliśmy w stanie w zakresie naszych możliwości finansowych pozyskać w ubiegłym sezonie już nikogo innego. Zawodnik, który był naszym kluczowym napastnikiem, dostał w pierwszym meczu kontuzji. Nie ma możliwości pozyskania zawodnika w trakcie sezonu. To jest niemożliwe. No, złamał się zawodnik. Kontuzje w sporcie były, są i będą. Ja uważam, że mamy kadrę taką, która wytrzyma z kontuzjami, bo była też odpowiedź na kontuzję. W tej chwili mamy kontuzjowanych trzech zawodników, dwóch jeszcze było. To jest związane z krótkimi przygotowaniami po barażach, z pozyskaniem zawodników na różnym poziomie, ale myślę, że już z tego wychodzimy. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to, gdzie jesteśmy. Jesteśmy dużym miastem z wielkimi ambicjami, ale jesteśmy w tej lidze, w której jesteśmy. Pozyskać zawodnika, prowadziliśmy rozmowy, ja miałem specjalne grono doradcze, bo Jacek Magiela cały czas z nami współpracował, obecny trener Jacek Magnuszewski z nami współpracował, współpracują trenerzy klubów młodzieżowych, którzy oglądają, prowadzą nam skauty w naszej trzeciej lidze i jadą na delegowane mecze rozgrywek wyższej klasy. Mieliśmy przygotowanych około 30 zawodników, którym się przyglądaliśmy przed rundą. Około 15 zawodnikom zaproponowaliśmy grę w naszej drużynie. Pozyskaliśmy 7. 10 zawodników, których proponowaliśmy grę, podpisało kontrakty w ligach wyższych, pierwszej i drugiej. Przykro mi, nie był dla nich motor wystarczającą zachętą, bądź też ich wymagania finansowe były nijak się miały do prezentowanych przez nich umiejętności. Postawiliśmy na zawodników, których byliśmy pewni, że mogą tę jakość nam dać, albo byli w zakresie naszych możliwości finansowych. Nigdy nie uda się ze wszystkimi transferami. Jestem przekonany, że transfery Pechy, Kaczmarka, Zaniewskiego, Szpaka i Kato dadzą nam efekt. W tej chwili sytuacja jest zła, ale zapewniam Państwa, że pod względem sportowym z tego wychodzimy. Mieliśmy teraz bardzo ważny kolejny okres, gdzie potrenowaliśmy. Natomiast to wszystko, co robimy, chcę, żebyście mieli Państwo na nas wpływ. Klub nie chce ujawniać publicznie budżetu klubu. Dlatego, że niech ktoś z Państwa powie mi i znajdzie, jaki jest budżet klubów z nami konkurujących. Wiecie, co to będzie, że jutro ukażą się publikacje na temat naszego budżetu. To Podhale Nowy Targ, które akurat ma budżet połowę naszego, będzie tak naszprytowane, że pozabijają naszych, żeby tym motorowcom dokopać. Dlatego te kluby, które biją się o ligę, robią wszystko, żeby budżetów nie ujawniać i żeby nie konkurować. Natomiast ja chciałem pozyskać dwóch zawodników, bardzo poważnie, jednego z Karpat, Krosno, celowanego zawodnika, nazywa się Szkatuła, lewy obrońca z bardzo dużą ilością asyst, który był alternatywą dla nas na dwie pozycje. To z pieniędzmi, które mu zaproponowałem w ramach naszego budżetu, zostałem przez niego wyśmiany. Jak w końcu zgodziłem się na te pieniądze, które chciał, bo go chcieliśmy, to w Karpatach mu dali jeszcze 1000 więcej i skończyłem rozmowy z zawodnikiem Szkatułą. Bardzo mi przykro, tak to się czasami odbywa. Wiem, radny Bielak ma bardzo dużo racji w tym, że zespół trzeba wzmacniać, ale trzeba się trzymać określonych przez nas zasad.
Zawodnik jest oglądany minimum przez trzech trenerów, jest opisywany przez tych trzech trenerów. Jeżeli wszyscy trzej powiedzą, że on ma nam dać jakość, to wtedy ja prowadzę z nimi rozmowy. Jeżeli się dogadam, zawodnik jest wprowadzany do klubu. Myślę, że te podstawowe pytania wyczerpałem. Jeżeli jeszcze, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Dariusz Jedzio. Spróbuję pokazać anglosaską dyscyplinę wypowiedzi i zmieścić się w tym limicie, który sam sobie określiłem. Włączamy stopę, panie radny. Super. Więc patrzę na klub troszeczkę z takiego spojrzenia biznesowego. I patrzę, co, jakie są osiągnięcia, za jaką cenę. I niestety jesteśmy spółką akcyjną, więc tak do końca finansów nie uda nam się schować, ponieważ taką formę prawną obraliśmy. Ale tak przyjrzałem się dwóm sezonom, czy obrotowym latach. I no niestety widzę bardzo niepomyślny trend i dane są dla mnie bardzo niepomyślne. Bo oprócz generalnie przychody są na tym samym poziomie, na którym były. Dla porównania tylko ogólnie przychody w sezon 2015-2016 1 690 000, 2016-2017 1 670 000, o 20 tysięcy więcej przychodów. O 200 tysięcy, panie radny, się wtrącę od razu, ponieważ 200 tysięcy to były koszty jednego przedsięwzięcia, meczu ze Śląskiem. Panie prezesie, ja omawiam dane i widzę to, co widzę. Przychody, jeszcze raz, 1 670 000 w tym roku, w tym sezonie, 1 691 000 w ubiegłym. Więc panie przychody. Przychody na Śląsk Wrocław wyniosły 190 tysięcy przy takich samych kosztach. Nie ma to związku z budżetem ligowym klubu. Przepraszam, pozwólmy dlatego, do tego panu radnemu, ale jak chcę, całościowo to przejdźmy do kosztów, panie prezesie. Tak. Sezon 2015-2016, ogólne koszty 2 700 000. Obecny sezon 3 130 000. Tak. Ogólne koszty. Przejdźmy już takie konkretniejsze koszty. Wynagrodzenie zawodników. Sezon ubiegły 900 tysięcy, sezon obecny 1 300 000. Premie ubiegły sezon 268 tysięcy, obecny sezon 427 tysięcy. Widzę pewną w kosztach bardzo niepokojącą tendencję wzrostu przy utrzymaniu się tych samych przychodów. Oceniając biznesowo to przedsięwzięcie, mówię tylko o pewnym niepokojącym trendzie. To po pierwsze. Po drugie, panie prezesie, teraz mówimy już o kosztach. I tutaj moje pytanie. Są moje pytania. Na co przeznaczamy, a przeznaczyliśmy już do tej pory 3 miliony złotych jako dotacja miasta. Na co przeznaczamy te pieniądze? Bo one, czy idą jako kapitał własny, czy na co te środki są przeznaczone? Bo bardzo mnie ciekawi, pan nie ujawnia tych przychodów, czy tych dotacji miasta, to nawet nie jest dotacja. Ja nazywam to dotację, ale to jest objęcie akcji. Więc dofinansowanie przedsiębiorstwa, dofinansowanie firmy, dofinansowanie klubu, które nie ujawnia pan jako przychody, to jest moje pierwsze pytanie, gdzie są te pieniądze w budżecie czy w bilansie miasta? Jako dochody własne, czy jako kapitał własny? Co możemy zrobić z tymi pieniędzmi? Bo dalej, proszę państwa, idziemy w tym samym kierunku. Mówimy, oddłużmy miasto. A w jakiej formie? Czy też przejmiemy akcję, czy klubu, i czy będzie, w jaki sposób, to jest drugie pytanie, w jaki sposób oddłużymy to miasto? Trzecie pytanie, klub, przepraszam,
Ja sobie, już chcę się, sam się stresuję, bo chcę skończyć w tym moim limicie. Więc trzecie pytanie. Ponieważ tendencja, o której mówiłem na początku, jest niepokojąca, chciałem zapytać, jakie kontrole miasto przeprowadziło w klubie, ile było tych kontroli, co kontrolowano, dlatego że jako radny, tutaj Państwo lekką ręką rozdajecie kilkaset tysięcy, 1 500 000, lekką ręką, a ja jako radny, dbający o finanse publiczne, chciałbym zapytać, a jak to skontrolujemy, a na co to pójdzie, jaki jest mechanizm tego wszystkiego. Jeżeli zanim dam te pieniądze, to także chciałbym powiedzieć, na co pójdą, jak zostaną wykorzystane i co z tego będziemy mieli, bo na razie to mamy średni poziom czwartej listy. Ja chciałbym się ustosunkować, bo wydają się bardzo ważne pytania, więc ja od razu się ustosunkuję. Jeżeli chodzi o tendencję, zgadzam się. Ona jest niepokojąca i dlatego ta rozmowa, dlatego moja prośba. Ponieważ uznaliśmy, wzrost kosztów jest nie relatywnie szybciej następuje w ostatnim roku niż przychodów. Zgadzam się z tym. Natomiast podjęliśmy decyzję, że bez wzmocnienia klubu, a jak Pan sam zauważył, praktycznie wzrost kosztów jest w obszarze płac zawodniczo-trenerskich, bez wzmocnienia zespołu uznaliśmy, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć celu, który jest przed nami stawiany. Jeżeli odrzucimy ten cel i postawicie przede mną cel oddłużenie spółki, to można zrobić, można postawić na juniorów, grać za darmo i nie mówmy wtedy o awansie, bo nie da się zjeść i mieć. No, trzeba w jakiś sposób to prowadzić. Jeżeli chodzi o kontrolę, to ja osobiście czuję się kontrolowany permanentnie, zarówno przez przedstawicieli prezydenta, jak i Radę Nadzorczą. Przedstawiciel też jest sponsora strategicznego w Radzie Nadzorczej. Sponsor daje duże pieniądze i uwierzcie mi, że każda z wydawanych złotówek jest kontrolowana przez Radę. Sprawozdanie finansowe przygotowane przez obsługującą nas firmę księgową zostało poddane badaniu spółki BDO. To jest jedno z czterech największych firm, tak sobie zażyczył przedstawiciel sponsora. To sprawozdanie biegłych jest przygotowane i ocena spółki jest pozytywna. Panie radny, ja przedstawiam wyniki spółki i mówię, że jako spółka notujemy, wynikujemy. Kapitał wpłacany przez miasto pozwala nie zadłużać dalej spółki, a nawet pozwoliło częściowo ją oddłużyć i w tej chwili zadłużenie jest niższe. Straty są, to zaraz jeszcze pan Paweł się wypowie, jak to się wygląda. Straty są notowane, aczkolwiek to, że spółka jest dokapitalizowana, powoduje jej płynność finansową i to, że nie pogłębia zadłużenia spółki. Panie Pawle. Proszę Państwa, Pani Przewodnicząca, Państwo Radni i Szanowni Goście, no tak jak Pan Prezes powiedział, no nie są znane metody wzmocnienia bez zwiększenia kosztów, to się nie da. To jeżeli mówimy o wzmocnieniach, no to koszty muszą być wyższe, to jest, mi się wydaje, taka rzecz no, oczywista. Tak samo tendencja w stosunku do przychodów, te przychody też raptowo nie zwiększą się o 100%, bo pamiętajmy, no niestety jest ciągły ferment w stosunku do wokół motoru. To też nie pomaga zarządowi w rozmowach ze sponsorami, bo ciągle ktoś jest mowa o zadłużeniu, o zadłużeniu, o zadłużeniu, o zadłużeniu, cokolwiek oczywiście to znaczy, bo różne osoby używają stwierdzenia zadłużenia. Czasami mam świadomość, że chyba nie wiedzą, co to znaczy to zadłużenie. To na pewno nie pomaga w tych pozyskiwaniu sponsorów. Natomiast kwestia kontroli. Kwestia kontroli przypisana jest do kodeksu spółek handlowych. No, bieżący nadzór nad spółką dokonuje Rada Nadzorcza. I Rada Nadzorcza, tak jak Pan Prezes powiedział, co na każdym posiedzeniu, one odbywają się 7 razy na miesiąc i zarząd kontroluje. Tak jak też zarząd powiedział, przy pomocy strategicznego sponsora, czyli spółki Ursus S.A.,
spółkę poddaliśmy dodatkowej kontroli finansowo-księgowej, czołowej spółki finansowo-księgowej BDO, po naprawdę dobrych kosztach, i ta kontrola wyszła pozytywnie, to znaczy tendencja jest prawidłowa. My nie zmienimy tendencji z dnia na dzień, bo jej się nie da. Proszę wziąć pod uwagę, że jak miasto weszło w 2010 roku do klubu, w 2011 roku miasto nie będzie miało żadnego wsparcia dla klubu. To w jakimś sensie pogłębiło sytuację. W 2012 roku dokapitalizowanie było 1,5 miliona, w 2014 milion 300, w 2013 też 1,5 miliona. Teraz mamy 1,250 mln. Natomiast też, co to ja na każdej komisji powtarzam, formalnie miasto wprowadza środki poprzez dokapitalizowanie, czyli de facto objęcie nowych akcji. To w ujęciu finansowo-księgowym samo z siebie generuje stratę, bo nie jest przychodem. Dlatego jeżeli mamy w spółce koszty 3 miliony i mamy zadłużenie, zakładam te powiedzmy 1,5 miliona, jeżeli my wprowadzamy te 1,250 mln, no to te środki w pewnym zakresie idą na spłatę zadłużenia, no i w pewnym zakresie na działalność bieżącą. To tyle, jeżeli potrzeba dokładnego rozpisania, czyli analitykę finansowo-księgową, my również to możemy przedstawić. Także to tak samo jak przedstawiliśmy w przypadku SPR-u, w przypadku motoru możemy to przedstawić. Tylko, szanowni państwo, weźcie pod uwagę, były prezentowane parametry finansowe. Jeżeli w spółce jest niedobór środków finansowych, bo spółka generuje stratę, a ja tak naprawdę z poziomu pierwszej, drugiej i trzeciej ligi nie znam klubu, który by generował dodatni finansowy, chyba że tylko Legia i Lech Poznań, aczkolwiek biorąc pod uwagę i analizując sprawozdanie futbolu piłkarskiego, które co roku dokonuje podmiot Ernst Young, no to tam sytuacja chociażby Korony Kielce, które ma stratę 55 milionów złotych, to tak się kształtuje futbol w Polsce. Także reasumując, państwo radni, szanowni państwo radni, te środki nie są przejadane, tylko te środki, które miasto obejmuje nowe akcje, są przeznaczane po części na spłatę zobowiązań jak koszty operacyjne bieżące. Działanie bieżące. No, dziękuję, to bardzo ciekawa dla mnie informacja. Moja babcia mówiła, że tanie mięso niech jedzą psy. I ja zaakceptuję rosnące koszty firmy, ale ja chcę mieć to dobre mięso, o którym moja babcia mówiła. Tego nie widzę i ja mogę dać jeszcze więcej. Ale ja chcę zobaczyć wynik. Póki co koszty rosną, a wynik jest taki sobie, z całym szacunkiem tak. Ale ja też nie chciałbym nikogo obrażać, ale no Legia też wygrała z Nicieczą, to też nie jest metropolia. Legia też miała duże. Pan przewodniczący Drost, pan przewodniczący Pitucha, pan przewodniczący Krawczyk i pan radny Zbigniew Kłopczyk. Bardzo proszę. Szanowni państwo, panie prezesie, ja uważam, że nie świat się nie zabawi, jeśli pan przedstawi, i tutaj powinien pan przedstawić dzisiaj sprawozdanie finansowe działalności motoru, jeśli pan mówi o 2015 rok i połowa 2014. Te sprawozdania są, warto nieraz do nich wrócić, bo pan mówił, że jak panowie było zadłużenie. Ja chciałem powiedzieć, że mam sprawozdanie finansowe z 30 czerwca 2012. Dług motoru był podobny, 1,271 mln. Natomiast działacze w radach nadzorczych są dalej ci sami, bo jak wiemy, pan Majka jest w radzie nadzorczej, pan Sagan, dyrektor też wydziału, też zmiany nastąpiły. Nie, w 2012 roku nie było. I w radzie nadzorczej nie zawieram wynagrodzenia, bo rada jest społeczna, nie odpadna. A ja o tym nie mówię. O wynagrodzeniu, tylko mówię o przełożeniu rady nadzorczej na klub. Dlatego uważam, że po prostu sprawozdanie finansowe wszyscy powinni otrzymać, bo taki jest wymóg. Jeśli chodzi o to, co pan prezes mówił na początku. Panie prezesie, ja jestem długo już w tej radzie i muszę powiedzieć, że ładnie pan mówił, ale ja takie same wypowiedzi słyszałem zarówno od pani Gąbki, ona przedstawiała to na sesji Rady Miasta, świetlaną przyszłość motoru, później tutaj siedział pan prezes Kuna,
który opowiadał, jak on to będzie kupował słabych zawodników i sprzedawał ich jako bardzo dobrych, też przedstawił Świetlaką przyszłość, jakie to będą zyski. I dzisiaj i cały czas dajemy pieniądze jako miasto. Cały czas dajemy pieniądze. I dzisiaj po prostu słyszę dalej, że ma być Świetlana przyszłość. Ale patrząc na inne działania dotyczące Łęcznej, boję się, że będę obserwował to, co się działo z LKP Motor. To był taki lubelski klub sportowy Motor, którego, że tak powiem, załatwiono, żeby stworzyć jakby spółkę miasta. I panie prezydencie, to ja mówiłem i powtarzam, że jeśli pan nie rozumie, to powtarzam jeszcze raz. Uważam właśnie, że powstanie spółki usprawniło branie pieniędzy z miasta. Bo wcześniej Motor też oddłużaliśmy, też byłem za tym. Mówiłem, że usprawnił. Tak, bo to się usprawniło metodycznie. Jeżeli mamy spółkę, nie musi Motor przystępować do żadnych konkursów. Występuje po prostu o dokapitalizowanie i my dajemy. Nie mam nic przeciwko temu, natomiast chodzi mi o to, żeby to było racjonalne wydawanie środków. I panie prezesie, uważam, że jest pan trzeci sezon i jest trzeci trener. Nie wiem, czy tak po prostu jest zasada taka, że im więcej trenerów, tym lepsza drużyna. Ja uważam odwrotnie. Uważam, że był bardzo dobry trener Nowak, tylko państwo pogonili, dlatego że miał własną wizję, wiedział, co chce zrobić, był na pierwszym miejscu po rundzie, zawodnicy puścili kilka meczy i do widzenia. I go państwo zwolnili. Uważam, że po prostu jeśli zawodnicy będą rządzili po prostu klubem, to pan nic nie osiągnie. Bo nie da się tak, że 5 koni w jedną stronę ciągnie, a 6 koni ciągnie w drugą stronę. A woźnica jeszcze gdzie indziej. A woźnica i tak po prostu. I tak uważam, że tak pracować się po prostu. No to będzie ciekawe. Ja się dowiaduję. A woźnica ze Świdnikiem. Dlatego uważam, że nie wiem do końca właśnie kto jakby rządzi tym klubem, bo my pieniądze dajemy, może nawet oddłużymy, tylko nie wiem, czy to po prostu da efekt. Moim zdaniem obawiam się i teraz pan nas szantażuje. To jest szantaż. Jeśli pan mówi, jeżeli nie kupimy kilku zawodników, to my nie wejdziemy, no tak to odbieram, to my nie wejdziemy, nie uzyskamy awansu. Ja jestem przyzwyczajony do tego, i tak bym chciał. Ja wolę nie uzyskać awansu, tylko żeby grali chłopcy tutaj z Lublina i nawet nie przegrywają. Tylko jak jest dobry trener, to wtedy ten trener rośnie razem z drużyną, a drużyna z nim. Jest pewne zaufanie i idzie to w całym mieście czy w całej gminie w górę. I dlatego małe gminy osiągają po prostu sukcesy, mimo że niektóre mają mniejsze budżety niż Lublin. I mają też wyniki. A my mamy tak, marketing, zgadzam się z panem, bardzo dobry. PR-owo bardzo dobrze. Infrastruktura bardzo dobra. Kibice świetni, tylko niewiele z tego wynika. Jeszcze budżet tutaj, nie za pieniądze. I budżet jest w miarę, że tak powiem, może nie najwyższy, bo tam zaraz mi państwo przybiją, że gdzieś jest tam wyższy, ale też jest wiele budżetów dużo słabszych, gdzie wyniki mają dobre. I chciałem też się spytać może panią skarbnik, bo my mówimy tylko o pieniądzach tutaj, które są dla Motoru, ale chciałem spytać, ile ogólnie wynoszą nas koszty jako gminy dla Motoru. Na przykład, czy Motor wynajmuje arenę, czy my płacimy za arenę, bo to wtedy nie wchodzi na przykład w koszty, prawda? I takie koszty jakby uboczne, chciałbym też wiedzieć, jakie my ponosimy jako gmina. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie prezesie. Czy chce się pana odnieść? Chciałbym powiedzieć panu radnemu Drozdowi w kilku słowach. Po pierwsze w kwestii świetlanej przyszłości. Nie wydaje mi się, żebym roztaczał tutaj świetlaną przyszłość przed Motorem. Raczej chciałem pokazać teraźniejszość, jak klub wygląda w chwili obecnej. Co do jego przyszłości, widzę tu różne możliwości. Jako menedżer przedstawiam wam konkretne rozwiązania. Jeżeli chodzi o trenerów, to w
tej chwili jest czwarty prezes za mojej kadencji, a nawet piąty, bo pierwszego zwolniłem od razu po przyjściu do klubu. Każdy miał postawione konkretne cele. Jeden z pracy zrezygnował pod wpływem różnych doniesień prasowych. Dwóch kolejnych postanowiłem zwolnić. Rekordzistą w województwie nie jestem. Natomiast co do zasadności tego będę się bronił. Trener Sawa przygotował zespół w oparciu o zawodników stąd, był trenerem stąd. W perspektywie różnych rzeczy, na które nie zawsze klub miał wpływ z zewnątrz, postanowił nie kontynuować pracy. Został zatrudniony trener Nowak, który prowadził prywatną politykę podczas prowadzenia klubu, na co jako zarząd nie mogłem się zgodzić. Oddałem się do dyspozycji Rady Nadzorczej, przedstawiłem sprawozdanie. Ja przedstawił trener, nie widziałem możliwości współpracy dalej z trenerem. Decyzja Rady była taka, że został prezes, trener odszedł. Zawodnicy nie mają tu nic do niczego. Myślę, że mówił Pan o puszczeniu meczu przez zawodników. Będzie Pan łaskawy podać mi, którzy ja zawodnicy nie użyłem. Przegrali kilka meczów. Puścili. To boli Panie Radny, bo to są rzeczy, które idą w eter i które bardzo ładnie się powtarza, a jak się funkcjonuje z tymi zawodnikami, to wygląda troszeczkę inaczej. Także trener Słomańczuk wygrał ligę, chciałem powiedzieć. W ubiegłym sezonie wygraliśmy 23 mecze. Czy był odpowiedni dalej? Wielokrotnie to dyskutowałem. Doszliśmy do wniosku, że jego doświadczenie jest zbyt małe, zmieniłem. Trudno postawić na trenera Maruszewskiego. On wynikami się obroni. Na dzień dzisiejszy wyniki są złe, ale wpływ ma nie tylko osoba trenera i to, czy zawodnicy puszczają mecze, tylko całokształt sytuacji, przygotowań, krótkich efektów po przegranym poprzednim sezonie. Wierzę w tego trenera, wierzę w ten zespół. Nie w świetlaną przyszłość, bo do niej nam daleko, do stabilizacji konkretnej klubu i do tego, żebyśmy grali w lidze i w miejscu, jakie są oczekiwania kibiców. Co do szantażu, bardzo proszę, żeby nie używać wobec mnie takich sformułowań, bo jestem, jak grzecznie proszę, żebyśmy poszli tą drogą, żeby zespół wzmocnić. Takie też dostałem wytyczne od Rady. Taka jest potrzeba społeczna. Wiem, że część społeczeństwa jest przeciwna temu, ale ja patrzę na te 60 tysięcy, które było na meczach motoru, patrzę na 20 kilka tysięcy na fanpage'u naszym i na osób, ile się do mnie zwraca na co dzień po to, bo oni chcą motoru. Chcą motoru wyżej, są tacy, którzy by się dali za niego pokroić i cała rzecz, a ludzi daje własne, prywatne pieniądze na to, żeby on poszedł dalej. Ja uważam, że miasto jako właściciel spółki powinien to docenić i podobny wkład wnieść. Proszę, już jak ja byłem tutaj 2,5 roku temu, mówiłem o swoim planie na komisji sportu, powiedziałem, że będę do klubu przynosił sezon w sezon swoją działalnością coraz więcej pieniędzy. W każdym z okresów półrocznych, sezonowych czy rozliczeniowych pieniędzy do klubu wpływa więcej niż dostaje z miasta. Myślę, że to jest działanie. Natomiast chcąc mieć zabawkę odpowiednią do miejsca, w którym rozgrywamy mecze, odpowiednią dla kibiców, musimy zrobić wszystko, żeby ten klub wzmocnić. Do tego potrzebne są pieniądze. Przepraszam, co do kosztów pozostałych się nie będę wypowiadał. Myślę, że na wszystkie dwa pytania odpowiedziałem. Pani Przewodnicząca, możemy, bo czas jest strasznie. Tak, rozumiem. Natomiast bardzo proszę, Pan Radny Pitucha. Po kolei. Dziękuję bardzo. Dyskusja jest emocjonująca, ale myślę, że jednak Pani nie ma wątpliwości, że jest potrzebna i że chcemy pozytywnie się odnieść do motoru. Ja nie czuję się na siłach, żeby doradzać, bo nie znam się na piłce. Natomiast chciałbym zadać kilka pytań, bo no, jakby podejmując te decyzje finansowe również jako radny, chcę mieć tutaj pełną świadomość. Zacznę od tego, mam tutaj strukturę zadłużenia, która
wynagrodzenie, która po zsumowaniu daje mi 1 000 000 zł. Natomiast na poprzedniej stronie budżet klubu na 2015-16 wynika, że zadłużenie to jest 1 120 000. Gdzieś te 120 tysięcy nie zostało tutaj rozpisane. To są głównie, ja nie wiem, musiałbym to podsumować. Wydaje mi się, że jest więcej. Ale, bo teraz tak, mamy bieżącą sytuację i deficyt do końca roku 454 tysiące. Państwo chcecie od nas 600 tysięcy, deficyt 454, ZUS 145, Urząd Skarbowy 135, wynagrodzenia 105, o innych nie mówię. Za te pieniądze 600 tysięcy nie da się jakby nawet tych podstawowych rzeczy zrobić, bo deficytu nie zasypiecie w tym roku i tutaj zadłużenia podstawowego nie spłacicie. Więc pytanie jest takie, dlaczego 600? Bo nijak mi się to, czy tylko dlatego, że więcej nie ma w kasie, czy po prostu nie wiem, bo tak na podstawowych takich tutaj wskaźnikach jakoś nie wychodzę na tą kwotę. Natomiast druga sprawa jest, znaczy inne pytania. Mówimy o tym, że klub ma kilkudziesięciu w tej chwili sponsorów. Ja bym chciał troszkę więcej wiedzy na ten temat i prosił o taką informację na piśmie na temat tego, ile pieniędzy wpłacają instytucje z sektora finansów publicznych, nie miasto, tylko instytucje, załóżmy spółki miejskie, MOSiR, jaki ma tutaj... Czyli spółki komunalne. Spółki komunalne, tak. Te, które są z sektora finansów publicznych. Rozumiem, że reszta zostanie i prawda będzie obrazowała, ile tutaj sponsorzy zewnętrzni w stosunku do miasta, mają zaangażowania w ten klub. Chciałbym również zapytać i poprosić może o wyjaśnienie. Jesteśmy w czwartej klasie rozgrywkowej i gramy cały czas na licencji szarowoli. Czy to jest zasadne w kontekście kilkuletnim? Czy nie lepiej było, mając jakiś sztab kibiców, zawodników, puścić drugi skład do ligi tej tam niższej, gdzie licencję mogliśmy zdobyć i przez te 3 lata mieć już swoją własną licencję, a nie płacić co roku 120 tysięcy? Nie wiem, może się tutaj nie wyznają, ale chciałbym prosić o wytłumaczenie tego, dlaczego ciągle musimy grać na tej kupionej licencji. Następna sprawa to są plany. Powiedział pan prezes, że musimy wzmocnić klub, żeby myśleć o awansie. I rzeczywiście finansowo to wygląda tak, że z 2500 średnie wynagrodzenie skaczemy na 3800. Średnie wynagrodzenie ma podskoczyć w klubie o 50%. Dodam tylko skromnie swoim zdaniem, ale to nie ma związku z motorem, że na tym poziomie, uważam, na tym poziomie rozgrywek to zawodnicy powinni grać za darmo i chcieć wejść do ligi wyżej, a nie za takie pieniądze. No, tylko jakby moja na ten temat opinia. Tak? Robienie zawodostwa na takim poziomie no jest prawda, trochę dziwne. Ale no taki jest widać rynek, ja się z tym osobiście jakoś tak wewnętrznie nie zgadzam. Teraz chciałbym jeszcze właśnie poprosić oprócz tego, że te spółki prawda, komunalne, to chciałbym jeszcze poprosić o taką informację dotyczącą tego, w jaki sposób wygląda rozliczenie między klubem a MOSiR-em, to znaczy czy wszystko to, co jest jakby kosztem organizacji tych meczów, kto pokrywa te koszty i w jakim zakresie, tak? W jakim zakresie klub, a w jakim zakresie MOSiR, jeżeli tutaj są jakieś takie zaangażowanie MOSiR-u. Teraz jeszcze chciałbym zapytać, ile osób pracuje w klubie, ile osób to jest to wynagrodzenia pracownicy? Ile tam osób po prostu jest poza trenerami i za zawodnikami?
Następna sprawa. Chciałbym, żeby motor w Lublinie miał taką dłuższą perspektywę działania również, żebyśmy nie musieli jakby powodować różnymi zabiegami na sesjach i tak dalej, no takich dyskusji. Najbardziej chciałbym, żeby powstało takie porozumienie, jakiś pakt dla motorów. Pakt, który by zawarł klub, oczywiście zawarłby kibice, zawarłoby miasto, byłoby to coś spisanego, tak. Coś takiego, co można by było potraktować jako punkt odniesienia. Chciałbym również, bo są to takie postulaty, żeby oddłużyć klub, chciałbym też widzieć ten punkt graniczny, tak? To znaczy, że w pewnym momencie miasto zaangażuje się, wpłaca x pieniędzy, bo rozumiem, że to będzie pewnie kwota inna niż ta, którą tutaj mamy jako zadłużenie, i że prezydent powie, tak, motor jest spółką, która nie ma zadłużenia, prawda? Żebyśmy po prostu widzieli, nawet dla wszystkich by to było dobre, kiedy moglibyśmy zacząć, prawda, nowe życie, skarb blanche i może postawić sobie, nie wiem, czy to już tutaj nie mam takiego wyraźnego zdania, czy to powinno być, jeżeli uda nam się awansować do wyższej klasy, to na pewno, ale może przy okazji albo zakończenia sezonu, albo roku obrachunkowego, czy tam no wtedy, kiedy to zadłużenie nastąpi. I jeszcze jedno, chciałbym też, żebyśmy jakby rozmawiali finansowo o motorze, panie prezydencie, w tym znaczeniu, tak jak tutaj koledzy mówili, żeby przygotować projekt uchwały o objęciu udziału w spółce motor odrębnie od budżetu, żeby nie było tak, że radni są jakby, żebyśmy mogli mówić o motorze, tak, żeby nie było tak, że mamy 40 pozycji w tym motor, z niektórymi się na przykład możemy nie zgadzać i my wtedy będziemy dyskutować, a potem przyjdzie na to, że motor przegrał z radnymi. Nie, chciałbym, żeby sytuacja była czysta, objęcie udziału w spółce motor i wtedy głosujmy, żeby sytuacja była jasna. To na razie tyle z tych uwag, które miałem. Szanowni Państwo, ja tylko do dwóch aspektów, resztę odpowiem prezes. Panie Radny, 600 tysięcy to jest w zasadzie jakiś taki kompromis, bo to jest 600 tysięcy dyskutowane też na poziomie Rady Nadzorczej i stwierdziliśmy, że pewnie w tym roku, biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne i finansowe miasta ono nie da na motor, na odburzenie, dlatego stwierdziliśmy, że te 600 tysięcy to jest optymalna kwota, która nie spowoduje zwiększenia zobowiązań w spółce, a pozwoli, tak jakby mówiąc kolokwialnie, dociągnąć do końca roku, tak? Przed końcem roku pewnie będzie zatwierdzony budżet, wtedy będziemy wszyscy wiedzieli, o jakich kwotach na 2017 rok możemy mówić. Natomiast co do struktury sponsorskiej, to z pełną świadomością, tak jakby prezes spółki może takie zestawienie przygotować, żadna spółka komunalna nie wykłada pieniądze na motor, z zastrzeżeniem, że spółka Motor Lublin prowadzi rozliczenia z Mosirem co do gry na stadionie, ale żadnych środków finansowych w postaci gotówki żadna spółka komunalna, RP, Centralnik, MPK nie opada. Ja mogę powiedzieć, że Mosir jest naszym partnerem technicznym. Rozgrywając tam mecze, jesteśmy ambasadorem areny. Tak to uważamy i od ubiegłego zarządu wystąpiłem do Mosiru, żeby takim partnerem technicznym był. To jest zbilansowane poprzez to, że Mosir ma swoje logo na strojach sportowych, podobnie jak inni sponsorzy w tym gronie, ma z tego tytułu świadczenia. My na strojach reklamujemy bezpośrednio APL Lublin, reklamujemy wszystkie podczas meczów motorów, wszystkie imprezy mosirowskie i wszystko inne. To zostało stargetowane. I takie świadczenie, umowę sponsorską, jako partner, nie sponsorską, a partnerską, jako partnera technicznego Mosir mamy. To jest jedyna spółka komunalna i natomiast nasze zobowiązania wobec Mosiru są dużo większe niż te przychody, które mamy z tytułu umowy partnerskiej. Wynajmujemy siedzibę na Mosirze, wynajmujemy kasy, cały koszt organizacji imprez poza
samym wynajmem stadionie, no jest po stronie klubu, a więc ochrona, kasjerki, pracownicy techniczni, reklama meczów i wszystko. Tylko po stronie Mosiru jest udostępnienie obiektów, catering, który świadczy firma zewnętrzna. Wcześniej jeszcze u Mosirze zamawialiśmy catering klub. Ma przychód tylko z biletów, katerer ma przychody z tytułu obsługi barków na stadionie. Oczywiście do pana radnego wyślę stosowne dokumenty, żeby powiedzieć, jak to wygląda. Dlaczego 600 tysięcy? Podstawowa sprawa. Do końca roku będziemy mieć, tak jak powiedziałem, wpływy od sponsorów i ze sprzedaży biletów. To nie jest tak, że jeżeli my mielibyśmy dostać tylko te 600 tysięcy, to byśmy umarli. Do końca roku mamy około miliona wydatków i ponad 400 tysięcy przychodów. Na tym slajdzie, który pokazuje nasze bieżące zadłużenie, panie radny, jest 1 119 000 ujętych, a więc nasze faktyczne zadłużenie wymagalne w tej chwili. My, dostając pieniądze z miasta, spłacimy zobowiązania publiczno-prawne, zapłacimy zawodnikom i opłacimy najstarsze faktury w tych wszystkich kontrahentach, z którymi jesteśmy zobowiązani umowami, i będziemy też dalej pracować na środkach, które wpłyną od sponsorów i ze sprzedaży biletów. Także 600 tysięcy pozwoli nam obsłużyć zadłużenie do końca roku, zachowa płynność finansową na poziomie podpisanych umów i kontraktów, które zawarłem. Stąd o taką kwotę wnoszę. Tak jak we wnioskach pisałem, wnoszę o dokapitalizowanie klubu 1 000 000 zł na przyszłą rundę. Czyli w tym sezonie proszę o 1 600 000 wsparcia ze strony miasta. Ponad 1 600 000 będzie z wpływów klubowych. I tak to wygląda. Jeżeli od 1 lipca do 30 czerwca. Jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, licencja. Ja się do tego stosunkuję. Licencja kupiona jest motorem. Natomiast umowa kupna licencji była tak zorganizowana, że ona była dwufalowa, częściowo klub zapłacił, druga część była uzależniona od sprzedaży zawodników, którzy zostali przekazani. W związku z tym, że ci zawodnicy nie przynieśli wpływu do klubu, klub nie płaci za licencję, tylko jednorazowo miał zobowiązanie, które spłaca cały czas. W momencie, kiedy ja przejąłem klub, zobowiązanie licencyjne wynosiło 300 tysięcy, w tej chwili spadło do 120, bo 180 zostało, przepraszam, ono 300 tysięcy to było wymagane. Jak ja przejąłem klub, to już było częściowo spłacone. Ja doprowadziłem do tego, że w tej chwili z tytułu licencji mamy jeszcze 120 tysięcy. Czyli spłacimy to i koniec. Tak. I licencja jest motoru Lublin. Ona jest nasza. My nic nie musimy kupować, budować od nowa. My gramy całkowicie jako motor Lublin. W momencie oddłużenia klubu ta sprawa nie będzie już wracała. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie w klubie, to ja tutaj ten pion cały czas w pewien sposób rozbudowuję. Na to wynagrodzenie składa się 6,5 etatu. Pan radnemu Bielakowi powiem, że jeżeli chodzi o wynagrodzenie zarządu, to jestem jednoosobowym zarządem i zarabiam 5 000 zł w klubie, co mówię przejawnie. Jeżeli ktoś uważa, że jest to wynagrodzenie wygórowane, to jestem w stanie przedstawić argumentację w zakresie poświęconej pracy i innych rzeczy, więc jestem otwarty. Tyle jeżeli chodzi o wynagrodzenie zarządu. Poza mną w klubie jest 5,5 etatu, to jest kierownik drużyny, to jest dziewczyna zawiadująca finansami, to jest pracownik marketingu, pracownik łączący działania marketingu z obsługą techniczną na pół etatu prawnym. Dwóch pracowników jest w kosztach tutaj, dwóch pracowników chcę powiedzieć, ale wcześniej pracowali, jeden z nich pracował przez pół roku w ogóle płacony był zewnętrznie z Funduszu Pracy. W tej chwili ponosimy tylko koszty jego utrzymania ZUS-owskie, bo on pracuje dla nas
bezpłatnie, jest to po stronie przychodowej. Druga z tych osób, nasz grafik pracujący w marketingu, pozyskujący nowe firmy, to też jest osoba, która jest refinansowana z Funduszu Pracy, Urzędu Pracy. Te pieniądze są po stronie przychodowej też. Niestety muszą być po stronie kosztowej i przychodowej, żeby budżet się zgadzał. Ta tabelka, jeszcze na koniec powiem, obejmuje 1 119 000. Panie Radny, jak Pan sumuje jeszcze raz, to bardzo proszę, bo zadałem sobie trud podczas Pana wypowiedzi i podsumowałem. Proszę o sprawdzenie. Czy jeszcze coś? Bardzo dziękuję. Przejdziemy do kolejnych pytań. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Michał Krawczyk. Potem Pan Przewodniczący Ładniczak, Pan Radny Piotr Popiel. Szanowni Państwo, taka jest kolejność. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że czuję się zbudowany tą dyskusją, która odbywa się dzisiaj na złączonych komisjach budżetowo-ekonomicznych, Komisji Sportu, ponieważ porównując ją z tą dyskusją, którą mieliśmy okazję wysłuchać, ja się całej tej dyskusji przysłuchiwałem na ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy padały zarzuty wobec klubu, bardzo często poniżej pasa. Każdy z nas będzie mógł sobie przejrzeć stenogram z tamtej sesji. Dzisiejsze pytania i dzisiejsza dyskusja buduje, bo rozmawiamy bardzo konkretnie i nie zadajemy ciosów poniżej pasa, co jest bardzo ważne. Druga kwestia to taka, że wydaje mi się, że w przypadku każdego klubu sportowego, ale i w tym wypadku Motoru Lublin, musimy sobie zadać zasadnicze pytanie. Czy dla nas ważniejszy jest cel sportowy, czy cel finansowy? I druga kwestia, jak sobie definiujemy zarówno cel sportowy, jak i cel finansowy? Jeśli celem sportowym jest awans do drugiej ligi, bo tak to rozumie pan prezes definiują, to jest pytanie, co jest celem finansowym? I tutaj zdefiniowanie celu finansowego byłbym bardzo ostrożny, ponieważ z jednej strony możemy rozliczać klub, i za moment też słowo komentarza, z tego, w jaki sposób gospodaruje finansami, ale z drugiej strony nie spodziewajmy się, proszę Państwa, tego, że taki klub jak Motor Lublin przestanie być w najbliższych latach deficytowy. Nie wiem, Panie Prezesie, w którym poziomie rozgrywkowym klub powinien się znaleźć, żebyśmy mogli powiedzieć, że prawdopodobnie przestanie być deficytowy i sprzedaż biletów i wpływy od sponsorów, w związku z tym, które urosną, pokryją nam przynajmniej koszty i wyjdziemy na zero. Ale właśnie, pan prezydent kiwa głową i moja wiedza z tego, co czytam na ten temat, to może się okazać, że też, że nigdy. Więc miejmy świadomość tego, że do sportu, do klubów sportowych w Lublinie, do Motoru Lublin, o którym dzisiaj rozmawiamy, zawsze będziemy dokładać. Jest zasadnicze pytanie, czy dokładamy z głową, czy dokładamy na podstawie planu i jak te pieniądze są wydawane, jak są pożytkowane. Proponuję Państwu spojrzeć na pierwszy slajd, sytuacja finansowa spółki, przychody, w tym od sponsorów, do kosztów w latach 13-14, w sezonie do 16-17. Proszę zwrócić uwagę na to, że koszty mają wzrosnąć w sezonie 16-17, dlatego o czym mówił Pan Prezes, bo klub chce zakupić nowych zawodników, wpłacić im wyższe wynagrodzenie i tak dalej. Do tej pory te koszty były niższe niż w sezonie 13-14. Mają wzrosnąć w obecnym jakieś 15, powiedzmy, procent, tak na oko, jak to widzę z tego wykresu, w stosunku do 13-14. Natomiast przychody, w tym przychody od sponsorów, co roku są wyższe. I proszę zobaczyć, jakie to są różnice. Otóż przychody stanowiły w sezonie 2013-14 tak na oko, bo tutaj nie mamy dokładnej podziałki, koło 1/4 całości kosztów. Teraz stanowią, pan prezes pewnie dokładnie powie, ale na oko koło połowy całości kosztów. W tym od sponsorów przychody od sezonu 13-14 do 16-17 wzrosły trzykrotnie. Więc to jest w jakimś sensie odpowiedź na pytanie, czy pieniądze, które co roku przekazujemy na Motor Lublin, są wydawane z głową i czy sytuacja finansowa i gospodarka finansowa w spółce jest realizowana z głową, czy też nie. Jeśli w zeszłym roku przy realizacji tych zadań finansowych, czyli przy tym wzroście spadku, kosztów,
i wzroście przychodów tych od sponsorów, jeśli w zeszłym roku byśmy awansowali, a byliśmy od tego dosłownie o włos, to byłby ogromny sukces. Awansu nie udało się wywalczyć, ale był spadek kosztów, wzrost przychodów, a nam się udało być na pierwszym miejscu w tabeli na koniec sezonu. Więc to jest w jakimś sensie odpowiedź na to, czy pieniądze, które są wydawane z głową. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to wydaje mi się, że powinniśmy traktować nadal motor i prawdopodobnie przez następne jeszcze kilka lat jako inwestycję. Jest pytanie, kiedy ta inwestycja zacznie się nam zwracać. W sensie finansowym? Prawdopodobnie nigdy, bo zawsze będziemy do klubów sportowych, tym do motoru dokładać. Natomiast w sensie sportowym, według mnie, już się w jakimś stopniu zaczęła zwracać, bo pierwsze miejsce w tabeli w zeszłym roku, mam nadzieję, że pierwsze miejsce w tabeli, które umożliwi nam awans w tym roku, to właśnie będzie realizacja celu sportowego i zwrot z tej inwestycji, którą poniesiemy. Więc na koniec tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie w perspektywie kilku najbliższych lat powiedzieć, na jakim poziomie rozgrywkowym musiałby grać taki klub jak Motor Lublin w Lublinie, na arenie, żeby wychodzić na zero, żeby klub zaczął się finansować. Czy w ogóle jesteśmy w stanie coś takiego przewidzieć? Ja powiem tak, jeżeli chodzi o zysk, to cały czas bym chciał powiedzieć, że ten zysk niematerialny też trzeba za każdym razem szacować i o nim mówić. Uważam, że duża grupa kibiców, w tym duża grupa dopingujących nas ultrasów, ludzi związanych z tym klubem ma swoje igrzyska, ma swój cel dzięki temu też to jest, ta funkcja społeczna klubu jest bardzo ważna i tutaj są tylko zyski z funkcjonowania klubu. Jeżeli chodzi o to, o polską specyfikę, to trudno żądać od klubu, od spółki sportowej, żeby była spółką przynoszącą dochód. Raczej się tego na poziomie polskiej ligi nie stosuje. Natomiast uważam, że cel przed oczywiście da się zrestrukturyzować wydatki w klubie bardzo szybko, jeżeli chodzi o stronę sportową i praktycznie osiągać wyniki sportowe na miarę wychowanej młodzieży. Nie wiem, jaki to by miało efekt, jest nieprzewidywalny kompletnie. Nie uważam, żeby było to rozsądne pociągnięcie w przypadku Lublina. Odniosę się co do nakładów i osiągniętego wyniku. Nam nie udało się awansować. Natomiast nie możemy powiedzieć, że udało nam się wygrać ligę. Mieliśmy dobry budżet na trzecią ligę, rozsądnie go przygotowaliśmy na poprzedni sezon. Wokół tego zrobiliśmy jeszcze świetne wydarzenie promocyjne, jakie był mecz ze Śląskiem. Świetne wydarzenie promocyjne, jakie był mecz barażowy. Nie awansowaliśmy, bo byliśmy słabsi. Zdaliśmy sobie z tego sprawę, jak zrobiliśmy postępowanie. Mamy analizę tego działania w tym względzie. O ocenę trenera i wyników szkoleniowych wstępną pokuszę się po zakończeniu rundy. Wtedy na pewno, jeżeli Państwo sobie życzycie, sprawozdanie przekażę, bo ono jest robione dotyczące akademii, dotyczące każdej grupy rozgrywkowej, łącznie z seniorami. Jeżeli takie chcecie, to mogę Wam przedstawić, jak oceniamy. Ewentualne korekty w składzie, czy inne też wtedy są przedstawiane. Czy będzie klub zarabiał? Takie kluby jak Borussia Dortmund, jak Bayern Monachium zarabiają. Taki klub jak Barcelona Real nie zarabiają. Ciągle mają deficyt. Wszystko zależy od prowadzonej polityki. Jeżeli uda nam się przyciągnąć grupę sponsorską dużo większą i tak gospodarować zasobami typu gadżety, inne rzeczy, że zaczną przynosić bardzo duże dochody, uda nam się wychować zawodników, których będziemy sprzedawać, bo jeżeli podpiszemy kontrakt, zawodnik nasz błyśnie i pójdzie do klubu ekstraklasowego za odpowiednie pieniądze, a tak może być, bo takie strzały były za 2-3 miliony złotych,
to nie są pieniądze w ogóle wygórowane, może pójść i może się okazać, że nagle w jednym roku możemy przynieść jakiś minimalny zysk, ale jest to bardziej w sferze marzeń niż realnych w tej chwili. Raczej pieniądze trzeba rozsądnie wydawać i starać się pozyskać jak najlepszy wynik. Prosił, żeby, szanowni państwo, żeśmy się nie powtarzali, już wiemy już o tych rzeczach, natomiast ja krótko, już chciałbym parę rzeczy powiedzieć. Na pewno ta spółka prawa handlowego nie przyniesie nam zysku w tej sytuacji, jaka jest. Zapomnijmy o jakimś temacie, że będziemy to mieli zysk z tego tytułu. Tak jak deficytowy jest Arena Lublin, tak jednak deficytowy jest nasz akwar, który też masowo są deficytowe, to nigdy żaden masa nie będzie przynosił na plusie zysku. Zapomnijmy, chodzi głównie o wynik sportowy. Przecież po to jest wizytówka miasta. Przecież ci młodzi ludzie, którzy grają w tych szkółkach, muszą gdzieś grać. Po co oni mają pojeżdżać, nie wiem, do Łęcznej czy do Gorzowa, jak mogą grać w Motorze. Druga sprawa, ja bym miał prośbę do pana prezesa, bardziej niż pytanie, bo ja sobie zrobiłem analizę, ilu trenerów było w ostatnim sześcioleciu i muszę panu powiedzieć, że było ich 12. Oni się zmieniali rotacyjnie, bo ich wyszło, myślę, co więcej, może ich było 17 było rotacji, ale to było najwięcej w ostatnim właśnie okresie. Ja bym sobie życzył, żeby, tak jak to pewne z całym szacunkiem Bronisława Badawyla, Cieleszek, Wigiewicz i tak dalej prowadzili, czy ostatni nawet trener Kuźma prowadzili przez kilka sezonów tą drużynę, bo trener to jak lekarz rodzinny, on zna najlepiej tych piłkarzy. Myślę, żeby mam prośbę, żeby pan prezes nie zmieniał może tego trenera tak szybko, go nie karcił. Może on powiedział za dużo, może trochę za ostro, ale myślę, że to trener najlepiej zna zawodników i wie co tam ich boli i co dole. To jest jedno, że prawdę powiedział, a drugą poleci. To znaczy ja chciałem jeszcze powiedzieć w jednym tym aspekcie, że konkludujmy to. Dlatego, że my rozmawiamy, cały czas wałkujemy ten sam temat. Ja uważam, że nie zdobędziemy się nigdy na taki budżet, nawet w tej chwili jak Marlenia 120 milionów, czy Jagiellonia 13, czy Górnik 12, między 13, bo to można nastąpić, gdy będziemy faktycznie gdzieś na zapleczu lub już pukać do bram Ekstraligi. Natomiast nie jest to żaden problem dla miasta oddłużyć w tej chwili klub. Może zacznijmy faktycznie od oddłużenia, bo przecież przypomnij sobie, że też obsługa finansowa tego długu też kosztuje. No to są jakieś koszty, więc może zacznijmy od tego. Dłużmy klub, dajmy ten milion na rundę wiosenną, żeby te transfery, które mogą być w tym okienku transferowym, nastąpiły. Nie mówię, żeby wymieniać całe drużyny, ale będą wzmocnić, bo to nie chodzi, że piłkarzy stara się, że się wszystkich wymieni. I dopiero zaczynajmy na czysto tą całą, bo wrzucanie takich wrzutek, robienie po 200-300 tysięcy, potem przesuwanie tych pieniędzy gdzieś tam z Montexu, z MKS-u, na motor, bo to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Wyszliśmy z jakimś bilansem, rozpocznijmy to na zero i potem najwyżej pana prezesa będziemy rozliczać, no jeżeli tak będzie trzeba. Ja absolutnie pan tego nie wierzę do siebie, panie prezesie, że czy ja przynajmniej powiem na pan. Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim to był sukces sportowy, bo jeszcze są wpływy jedne. Z biletów kibiców, o tym nikt tu nie powiedział, to kibice też płacą za bilety i oni też chcą widzieć to widowisko i po prostu chcą być dumni, że pojadą w Polskę i że ta drużyna może nie jest tam gdzieś na szczycie, ale walczy i oni są z tego dumni. Także ja naprawdę już króciutko i prosiłbym na koniec jeszcze jedno zdanie. Prosiłbym, żebyście państwo oddali jednak głos mimo wszystko kibicom, czego oni oczekują od nas, bo są tu zaproszeni. Myślę, że panu prezesowi Zbigniewowi Bartnikowi, bo on tu się już namęczył, siedzi tak długo, już nie powiedział. I może niech najpierw, no nie wiem, według kolejności nie prowadzę tego spotkania, bo kibicy, my chcemy też usłyszeć kibiców. Szkoda, że nie ma trenera i zawodnika kapitana. Panie Rady, zapewniam pana, że każdy, kto się zgłosi do głosu, ten głos otrzyma. Bardzo dziękuję. Ja też będę siedział nawet do północy i będę słuchał przez bardzo głos. Proszę. Pan dyrektor Majka się ja tylko pół minuty. Proszę państwa, w szczególności do pana radnego Korniczaka, oba produkty Mosir Lublin, spółka Zoo Bystrzyca, w postaci Arena Lublin i Aqua Lublin są dochodowe. Arena Lublin, wszystkie loże zostały sprzedane.
i prawdopodobnie uda nam się około miliona złotych jako dodatniego przepływu finansowanego na arenie Lublin uzyskać. Natomiast na dzień dzisiejszy na to arena jest na plusie 350 tysięcy. Dobrze, zobaczymy. A za poprzedni rok? No tutaj. Zawsze kiedyś trzeba zacząć. Ja nie wiem, że. To trzeba prostować takie rzeczy. Bardzo proszę. Mi się cieszę, że cały czas to wszędzie. Bardzo proszę, pan radny powie. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Ja się wpisuję. Te wszystkie głosy, które tu padły ze strony klubu radnych PiS, bo rzeczywiście potem było spotkanie. Myślę, że też było poświęcone, żeby na te podstawowe tematy rozmawiać. Trochę rzeczywiście za mało byśmy porozmawiali na temat samych kibiców i ich zaangażowania. To bardzo fajnie i chyba to każdemu będzie służyć, tak? I chwalić się sukcesem. Każdy może, że 8919 osób grało na meczu, oglądało mecz Olimpia Elbląg. Takie jeśli chodzi o bezpośrednie zaangażowanie na stadionie. Natomiast pan prezes był łaskaw powiedzieć, że nie chce z pewnych względów wyjaśnić, mówić o budżetach innych klubów, tak to zapamiętałem. Natomiast no to chciałbym zapytać, o ile większy budżet ma Avia, czy też Garbarnia Kraków? Dlatego, że może pan prezes wie, może nie wie, bo patrząc w tabelę, mnie też tutaj panie przewodniczący bardzo cieszyło, że doszło do tego meczu, prawda, Motoru Lublin z Olimpią. I każdego to cieszyło, natomiast w tym momencie, tu proszę kibiców o weryfikację, mamy 13 punktów, Avia ma 17, a Garbarnia ma 20. I póki co to jesteśmy na 10 pozycji, a chcąc dofinansować klub w różny sposób, bo o tym mówimy, no też patrzymy na zasadność wydawania środków w danym momencie. I to mnie, szanowni państwo, w pewien sposób to niepokoi, bo ta zgoda na to, żebyśmy jednak przychylili się w kierunku Motoru, jest. To czuć. Rzeczywiście na tym spotkaniu to dobrze wybrzmiewa. Natomiast no, te wyniki sportowe rzeczywiście powinny być adekwatne. Chyba do nakładów też można by tak powiedzieć. Pytanie. Czy sprawozdanie finansowe zostanie ujawnione, czy nie? Bo ja nie rozumiem. Ja patrzę z zewnątrz, nie wiem, czy jest to dokument tajny, poufny, nie wiem, co się tam znajduje. Za chwilkę pan dyrektorze z chęcią posłucham. I taki na koniec. Może temat, nie wiem, czy powinien się tu pojawić, czy też. Natomiast wiem tylko od wakacji tego roku na arenie Lublin gra też Górnik Łęczna. I to doprowadziło do konfliktów pomiędzy kibicami Motoru i do kibiców Górnika, a także protestowują te mecze. Ja bym chciał tylko tak zapytać w kontekście finansowym. Czy jeśli tutaj wyrażamy zgodę na dofinansowanie, powiedzmy, samego Motoru, tak? To o tym chyba już nie będziemy dyskutować, jest kwestia kiedy i ile. Czy rzeczywiście nie będzie tak, że jeszcze jesienią tego roku, albo wiosną powiedzmy przyszłego, będziemy postawieni przed trudną sytuacją dofinansowania Górnika Łęczna. Bo jak wolę w tym momencie o tym wiedzieć. Z budżetu miasta Górnik Łęczna? Ja nie wiem. Tutaj chciałem po prostu tylko takie pytanie otwarte zadać, bo te reguły gry, piłka nie była okrągła, ale finanse bardzo mocno się w szczególności. Nie mam to szybko skrócę do jesteśmy w stanie. Ale panie prezydencie, to trzeba uczyć po prostu, tak? Ja chcę tylko odpowiedzi. Tylko co innego, no nie wiem, występowanie, organizowanie różnego rodzaju promocji. Natomiast co do zasady, my jako gmina Lublin nie jesteśmy w stanie w żaden sposób kapitałowo tej spółki wesprzeć. A za promocję? Za promocję teoretycznie jesteśmy. Natomiast jak do tej pory spółka się do nas nie zgłosi. Jak będziemy, jeżeli by tak się stało, bo już zobaczyłem uśmiech na twarzach panów redaktorów, jeżeli tak by się stało, to też na pewno nikt nie podejmowałby tej decyzji jednoosobowo. Nie wiem, dla mnie naturalną pierwszą czynnością jest skierowanie takiej dyskusji po państwowe do komisji. Jeżeli tak by się wydarzyło, czy jest to. Pan dyrektor Majka odpowie i pan. Szanowni państwo, w kwestii sprawozdań finansowych, no tak jak my za każdym razem, ja na komisjach odpowiadam i w interpelacjach udzielamy odpowiedzi. Centralna informacja Krajowego Rejestru Sądowego jest rejestrem jawnym. Każdy ma do tej informacji dostęp. My, jak państwo pamiętacie, jak było zatwierdzane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015, też udaliśmy informację odnośnie wyników każdej spółki.
No ja nie rozumiem pytania, że sprawozdanie jest tajne. Trzeba, to prześlemy, a równie dobrze tak jak i Fundacja Wolności, jak inne podmioty, my odsyłamy do KRS-u, bo to jest rejestr jawny. Każdy może pojechać, zajmować i pełen. Pan nie każe radnym szukać albo po internecie, bo to jesteśmy tutaj na po to, żeby po prostu... Panie dyrektorze, dlaczego spółka nie prowadzi BIP-u? Pierwsze pytanie takie. Spółka BIP-u będzie prowadzić. Ale prezydent mówił już 2 lata temu o tym i dalej tego nie ma. To jest, ale to jest słuszne, za ja się odpowiem. To jest, było to omawiane na Radzie, spółka będzie prowadziła do końca. Moja wina, wymaga to dodatkowych, no pewnych nakładów pracy szczególnych, których do tej pory nie byliśmy w stanie wykonać i to dostałem jako bezwzględny wymóg od Rady Nadzorczej i to w najbliższym czasie zostanie poprawione. Jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe, takie sprawozdanie jestem w jego posiadaniu, mogę w każdej chwili je przekazać, chociaż wolałbym nie upubliczniać, tak jak mówię jeszcze raz odnośnie budżetu. Wolałbym budżetu klubu nie ujawniać, bo jest to, nie są do tego w pewien sposób przywołani konkurenci, a działa to na naszą szkodę w rywalizacji sportowej. I o tym mówiłem. Tajemnicą Poliszynela jest, myślę, że pan prezes Bartnik czy też kibice mogą potwierdzić wysokość tych budżetów. Nie mamy najwyższego budżetu, nawet po tych zmianach, które wprowadziłem, ale on bezpośrednio się nie przekłada na wynik, jak sami wiecie. Poza tym wyniku nie można oceniać w tej chwili, bo my mecz tej kolejki, którą rozegrała Garbarnia, gramy dopiero jutro. Jak go wygramy, będziemy mieć 4 punkty straty do lidera. Ścisk jest bardzo duży. Gramy poniżej oczekiwań, ale oceniajcie nas sportowo po zakończeniu rundy. Trenera nie zmienię, jeżeli będzie pracował tak, jak pracuje teraz, ma pełne poparcie i to jeszcze raz mówię. Budżet, jeden klub trzecioligowy ma wyższy od nas. Dwa kluby, które z nami rywalizują o awans, a wydaje mi się, że w perspektywie tak będzie, Krzeszów-Ostrowiec i Garbarnia, mają budżety porównywalne do nas. Kluby Stal Rzeszów ma bardzo silną jedenastkę, mocno opłacaną zawodników, słabszy od nas budżet, ale mocno, troszeczkę inną politykę, tam praktycznie 12 ludźmi chcą grać. Zobaczymy, jak te wyniki osiągną. Trudno powiedzieć, bo to jest sport, weryfikuje boisko. Inne zespoły typu Avia, Resovia, które tak jak Avia w 50% żeruje na piłkarzach, którzy nie sprawdzili się w motorze, i kilku zdolnych z regionu, którzy u nas jeszcze nie mogą grać, na fazie tego, że nie musi wygrywać, osiąga dobre wyniki. Budżet ma dużo słabszy od nas. Proszę mi wierzyć, że w końcowym rozrachunku te miejsca w tabeli nie będą takie jak teraz, już na koniec tej rundy. Nie mówię, że będziemy liderem, tak jak zakładaliśmy, bo mamy swoje problemy, ale na pewno ta tendencja i te nakłady, które ponieśliśmy, przyniosą jeszcze efekt i bardzo bym chciał, żeby też o tej rywalizacji trzecioligowej, o poziomie rywalizacji wypowiedział się pan prezes Bartnik. Jeżeli kibice mają jakieś uwagi, to też chciałbym, żeby tutaj te słowa oceniające pracę klubu mogły paść z ich ust też. I tamte kluby, jeszcze tak tylko kilka słów dodam, dosłownie kilka, nie prowadzą swojej struktury w postaci spółki prawa handlowego, tylko to są stowarzyszenia, także zupełnie inne obowiązki co do ujawniania swoich parametrów finansowych, budżetów itd. Także. Ja mogę też coś podać poza protokołem, że ja jako spółka wszystkich zawodników i pracowników mam zatrudnionych na odpowiednich umowach. Bardzo mi przykro, poza konkursem mówię, nie wszystkie kluby taką politykę traktują, co powoduje, że koszty, budżety są troszeczkę inaczej prowadzone i już nic więcej w tym względzie nie powiem. Bardzo proszę, pan. Dziękuję. Panowie, tak, prezes, pan wywołany był, tak, pan prezes, dziękujemy panu prezesowi, pan radny Breś, pan radny Margul, pan przewodniczący Daniewski, pan przewodniczący Fundacji Wolności, był też pan Andrzej Klimowicz. Dobrze, ja sobie to wszystko... Chciałem zapytać kilka takich spraw. Pierwsze, czy te
kwoty, które pan prezes tutaj podawał, to były kwoty brutto czy netto? Pierwsza rzecz. Druga. Chciałbym poprosić mimo wszystko o to sprawozdanie finansowe na maila. Postaram się tego nie upubliczniać nikomu. Chyba, że klubu jeszcze. Druga rzecz. Na wiosnę tego roku pani skarbnik przekazaliśmy 250 tysięcy spółce, które miały trafić na koszty związane z przygotowaniem do rozwiązań w drugiej lidze. Chciałem zapytać, co się z nimi dzieje. Czy one są, czy ich nie ma, bo nie jesteśmy w drugiej lidze, nie wiem. Następnie chciałem zapytać, ile klub wydał na wynagrodzenia dla piłkarzy w poprzednim sezonie, czyli to będzie chyba w bilansie, rozumiem, panie prezesie. Ale to macie udział w tej sprawozdaniu. 9400, tak? Nie. 6 zawodników. To wszystko, dziękuję bardzo. Ja szybciutko odpowiem, jeżeli o sprawozdanie finansowe chodzi, oczywiście wyślę. Jeżeli chodzi o zarobki, to w sprawozdaniu są to zarobki brutto. Wszystkie wynagrodzenia, które podałem, chyba są to wynagrodzenia brutto. W ubiegłym sezonie zawodnicy i trenerzy kosztowali 900 tysięcy. W tym sezonie będzie to 1 370 000 tysięcy. Wynagrodzenie szkoleniowców i zawodników. Panie prezesie, pozwólmy może tak panu prezesowi. Tak, szanowni państwo, już raz jestem na tego typu spotkaniu i tak obserwując dyskusję, no, z dużą przyjemnością, że jak wspomniano tutaj, nie padają jakieś stwierdzenia poniżej pasa, dyskutuje się o klubie. Chciałbym zacząć tak górnolotnie w nawiązaniu do tego, żeby jednak chodzić na mecze motoru. Otóż z pozycji prezesa, wcześniej trenera, zawodnika, stojąc na dole naszego stadionu Arena Lublin, no takie, taka myśl przychodzi. Panowie, znaleźć dwóch, trzech szejków na Lubelszczyźnie i grać wyżej, wyżej, coraz wyżej. I przekonuje to ludzi z województwa, którzy mówią, a czegoż ten motor jest taki, w cudzysłowie, nachalny, żeby grać wyżej. No po prostu jak przyjadą i zobaczą obiekt, to mówią, rozumiem. Pewnie padają tutaj zdania, że klub mógł się inaczej zachować. Ja też jako trener powiem, że pewne ruchy, aby wygrać z Olympią Elbląg, można było zrobić. Że można było zrobić ruchy, że ta zmiana trenera w trakcie sezonu nie musiałaby być. Ale jak patrzę na działania motoru ostatnie, to mogę powiedzieć, pracując, działając społecznie. Najpierw w Lubelskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, a teraz w Lubelskim Związku jako szef, stale był jakiś problem z motorem, a sam tam pracowałem w RKS Motor Lublin ponad 11 lat. To tymi ostatnimi 2 latami współpracuje nam się dobrze. Ja też nie chcę pokazać finansów, jakich staram się udzielać klubowi motor. Oczywiście one nie są takie duże jak miasto, to nie współmiernie niższe, bo jestem prezesem 295 podmiotów, jakie są grupy. Ale mogę powiedzieć, że współpracuje się dobrze. Z dużym uznaniem, tak jak i panowie mówili o minusach, to ja z dużym uznaniem powiem tak, że szkolenie młodzieży wyprzedziło poziom sportowy na dzisiaj, na poziomie 4. ligi, a to jest właśnie ta 3. liga i z tego nie uciekniemy. I w Lublinie po prostu to drożej kosztuje. Jak z tym budżetem moglibyśmy się mierzyć z każdą 3. ligą i przeskakiwać, ale nie każde kluby, to w takiej Warszawie nie mielibyśmy co szukać. I każdy zawodnik, który chce przyjść i słyszy hasło motor, Arena Lublin, no i niestety sięga pamięcią do poziomu klubowych, to już to prezesa, zarząd i radę nadzorczą, no niestety dużo drożej kosztuje. Ale wyszkolenie zawodnika na poziom ligowy, im wyżej w lidze, jest ciężkie i trudniej zagrać swoimi wychowankami, ale to można robić z zawodników z terenu.
to oto robi, to tak przykład rzućmy, co robi Aria Świnnik, Wisła Puławy, a czego nie robi Górnik Łęczy. To motor robi, tylko motor będzie wyżej w lidze, ci zawodnicy być może zechcą u nas zostać, ale ile działań potrzeba, żeby tych zawodników tutaj przytrzymać, żeby tu grali. To motor tu w tych działaniach młodzieżowych przeszedł. A też jak Państwo mówię, ale kiedy będzie grał w lidze. W związku z tym, że nie jest to maszyna, którą się podkręci, wleje dobrego oleju i działa, bo jest kilka innych setnych rzeczy na każdym meczu, o ten sukces sportowy trudny. Ale w moim odczuciu przedstawiona wersja dojścia do tej ligi no ma sens. Ma sens, chociaż jak mówię i tak jak panowie zadawali pytania, ja też bym do pewnych rzeczy w końcówce sezonu z Olimpią na nowy sezon podszedł inaczej. Ale na dzisiaj ja mogę powiedzieć tak, i z motorem solidnie się współpracuje, warto nie dać podać rękę, i też czuję od Państwa, że taka możliwość jest. Natomiast czy ten sukces będzie, no jak w sporcie, niezmiernie trudno. Ale tak jeszcze raz, stojąc na dole, dzieli też Państwa, albo część Panów było, zapraszam, no takie jest wrażenie. Panowie, w Lublinie kosztuje to drożej, ale niestety trzeba zrobić wszystko, żeby grać wyżej i dopiero potem w wyższej klasie mówić, możemy coś na tym zarabiać. Prezes tu wspomniał, trafi się w dobrym szkoleniu dobry zawodnik i na nim można zarobić duże pieniądze, ale trzeba też i dużo zainwestować. Klub sportowy Zagłębie Lubin ma wielki kombinat. Zainwestowali w szkółki, na boisk. Dają sobie radę w dużej części z wychowankami, ale to generuje kolejne koszty. Oby tylko z tych kosztów, jak zechcecie Państwo, środków Państwo pomóc, no było mądre wydawanie tych środków, czego życzę. Na dzisiaj powiem, motor, plan dobry ma, aczkolwiek w działaniach z młodzieżą przerósł swój poziom trzecioligowy i tu musi jak najwyżej pójść w górę, aby była taka możliwość. Młody, zostań, stanie 10 rodziców powie, ja wiem, że cię chce Legia, że Śląsk, że Jagiellonia, może dają tam lepsze pieniądze, ale zobacz, tu się możesz wypromować. Na 10 chłopców i rodziców 8 powie, tak, zostaję tu i wtedy będziemy mogli mówić o tym przełożeniu. Dobre szkolenie, ale musimy grać w lidze. A to nawet z racji tradycji motoru, nowego stadionu, wielkiego miasta u nas więcej kosztuje. Tylko też trzeba te środki wydawać umiejętnie. Wydaje mi się, że z tego przedstawionego planu jest na to szansa. Dziękuję. Poza tym, przepraszam, bo to nie dole jakiejś, że tak powiem, władzy, która by wykluczała do ze środków, to tu możemy powiedzieć, że ja od lat jestem tu spokojny. Bardzo dziękujemy. Pan radny. Chciałem zapytać o te 250 tysięcy, nie? Panią skarbnik, czy pana prezesa, co się wydarzyło z tym? Nie awansowaliśmy tak do drugiej ligi, a miało to być na poczet tego. Co się z nimi wydarzyło? Na mecie Bartoszowie. Ja, tak, to było tam potrzebne do domknięcia, na domknięcie budżetu i na przygotowania, na wszelkie wytraktowanie, to przygotowanie do nowego sezonu, przygotowanie do meczów barażowych i to po prostu tak naprawdę pozwoliło spłacić część zobowiązań i dzięki temu też ten wynik na koniec czerwca spółki w ogóle. Czy my możemy to wydawać w taki sposób, pani skarbnik? Proszę Państwa, kwota, jaka w tym roku została przekazana do motoru, to jest 1 250 000. Są to objęte akcje, 2500 akcji miasto objęło w spółce motor w roku bieżącym. Czyli 1 000 000 było w planie od początku roku, 250 zwiększono plan wydatków na rzecz motoru na kolejnej sesji, a więc 1 250 000 już do motoru, w tym roku została taka kwota przekazana. Na objęcie 2500 akcji, bo każda akcja jest po 500 zł. I oczywiście, tak jak pan prezes mówił, te środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność spółki.
na pokrycie kosztów, jakie w sumie zostały. Teraz jak 600 jeszcze damy, to ile już tych akcji będziemy mieli? Za mało. Dużo. Każda akcja 500 zł. Ilość akcji tu nie ma, to ma najmniejsze znaczenie. Natomiast generalnie do spółki Motor Miasto Lublin przekazało na objęcie akcji ponad 7 milionów złotych. Od początku, tak? Od początku, tak. Spółka powstała w 10 roku, pamiętamy wszyscy, prawda? Dostała oczywiście tam, na wejście chyba ponad 100 tysięcy, a objęcie akcji 500 tysięcy. Pierwszy rok, 2010. I nie miała zadłużenia. Proszę? Nie miała zadłużenia. Nie było zadłużenia. Księgowo, bo ja mam to w ewidencji księgowej, ile mamy akcji. Oczywiście jest to 7 milionów 50 tysięcy. No plus tam jeszcze w początkach dostała 3 czy 4 dotacje, to pan dyrektor kwotę jednoosobowo. Zawodnicy są obserwowani i są albo celowane osoby, które obserwują zawodników, albo są obserwowani zawodnicy na konkretne pozycje, bo tak najczęściej się odbywa. I tutaj sztab szkoleniowy, oceniając każdą rundę, mówi, w jakim obszarze mamy największe potrzeby, w tym obszarze zawodników poszukujemy. Zawodnicy są obserwowani, oceniani i pod tą przydatnością musi się ostatecznie podpisać dwie osoby. Pierwszy trener, bo musi tego zawodnika chcieć, oraz ja, który podpisuję kontrakt i zatwierdzam tego zawodnika od strony finansowej. Ja jeszcze, jeżeli mówimy o budżecie, żeby uświadomić Państwu, jak my pracujemy i o czym mówimy. Budżet Akademii Piłkarskiej Legii, Akademii Młodzieżowej, szkolącej młodzież na potrzeby Legii, z której wchodzi raz na rok piłkarz albo nie do pierwszego zespołu, wynosi teraz ponad 6 milionów złotych. Ta Legia gra z tymi zawodnikami, których szkoli, też na poziomie trzeciej ligi. Nasz budżet w tym roku razem z Akademią będzie poniżej, razem z całą Akademią poniżej 3,5 miliona. My tymi młodymi ludźmi naszymi na Legii zremisowaliśmy w tej chwili z ich zespołem młodzieżowym. Oni mają też zespół w trzeciej lidze. Chcę pokazać, że to jest, że do tych klubów jeszcze nam bardzo dużo brakuje. Szkolących, wydających na infrastrukturę, na rozwój infrastruktury, na całe programy wspierania rozwoju tych młodych zawodników. Ale panie prezesie, no bo Legia ma 110 milionów budżetu. Ja mówię o młodzieży. Ja chciałem spytać, czy miasto rozważa, skoro to jest tak super produkt. Ale przepraszam, muszę w tym momencie zareagować. Kolejna osoba, pan radny Bartosz Markur, bardzo proszę. Potem pan przewodniczący Danielski. Panie prezesie, szanowni państwo. Tutaj niektóre osoby prowadziły dyskusję na temat ekonomiczny, ja tutaj chociażby do radnego jeziora się tylko odniosę, bo to Stanisławu chyba wybrzmiało, że obecna druga liga, bo może nie każdy wie, to jest inna trzecia liga, to jest inna liga niż w zeszłym roku. W lidze zostały połączone grupy i obecnie mamy czterowojewódzkową grupę, co oznacza wyższe koszty wyjazdów i silniejszą grupę. Więc mimo, że nie awansowaliśmy o całą ligę, to tak jakbyśmy awansowali o pół ligi. Więc trzeba, analizując różnicę kosztów, też mieć to na uwadze. Ja myślę, że tutaj tak wiele głosów padło w tej dyskusji, że możemy chyba się powoli skupić do jakiejś konkluzji. Ja chciałbym też podziękować radnym z PiS-u, że w ciągu trzech tygodni część radnych zmieniło zdanie i zdecydowało się poprzeć dofinansowanie motoru. Tylko ja mam prośbę taką, żeby się teraz na siłę nie licytować z tym, kto pierwszy teraz oddłuży. Jestem bardzo gorącym zwolennikiem oddłużenia klubu, bo tak samo jak ze świętej pamięci Wojtkiem Brakowskim wnioskowaliśmy na komisji sportu, żeby oddłużyć KS
co miało miejsce, ich skutki są bardzo pozytywne tego. I skoro pani skarbnik, prezydent i klub, te potrzeby zostały tak zbilansowane, że w tym roku 600 tysięcy wystarczy, a jest szansa i nadzieja tak na to, żeby w przyszłym roku oddłużyć, to żebyśmy się tego trzymali, a nie na siłę licytowali się, kto teraz przy mediach i przy kibicach będzie szybszy w oddłużaniu. Także był dezyderat kolegi radnego Drechera na temat oddłużenia. Ja bym ewentualnie, jeżeli to może być w formie dezyderatu, czy w jakiś inny sposób będziemy konkludować tutaj naszą dyskusję na temat dofinansowania klubu w tym roku taką kwotą, jaka jest w zasięgu możliwości miasta i jaka pozwoli motorowi spokojnie pracować. Także jeżeli taka może być forma, to też składam swój oddzielny dezyderat odnośnie do finansowania. Byłoby dwa dezyderaty, poddajmy pod głosowanie. Ja powiem, żeby się nie licytować, to pierwszy. Dobrze, żebyśmy nie licytować, pozwólmy, że ja odpowiem. Dezyderat pana radnego Piotra Drechera zostanie oczywiście poddany pod głosowanie, natomiast jeżeli chodzi o dokapitalizowanie spółki kwotą 600 tysięcy złotych, to taki dezyderat podejmowaliśmy na ostatniej komisji i myślę, że to w jakiś sposób zamknie tę dyskusję. Taki wniosek, taki na ostatniej. Dokładnie, taki dezyderat był podjęty, więc ja myślę, że w tym zakresie tutaj wniosek pana radnego został rozwiązany. W każdym razie przechodzimy dalej. Bardzo proszę, pan przewodniczący Daniel. Pan niewiele z polem się nie zna, natomiast chciałbym powiedzieć pewne aspekty takie społeczne. Przede wszystkim to dziękując właśnie kolegom z klubu PiS, cieszę się, że taka dyskusja przybrała taki kierunek i ja tutaj się bym nie cytował i ewentualnie nie odnosił się do wypowiedzi kolegów. Natomiast przez ostatni czas dochodziły do mnie takie głosy, że są to osobiste jakieś aspiracje czy ambicje Komorskiego, chodzi o panią prezydenta Komorskiego, żeby motor awansował. Dzisiejsza dyskusja pokazuje, że są to ambicje nas wszystkich i się z tego cieszę, że nie jednoosobowo czy będzie odpowiadał za motor, a my wszyscy. I ta dzisiejsza dyskusja będzie sprowadzona do głosowania i myślę, że te 600 tysięcy będzie wniosek 600 tysięcy do prezydenta stanie się skutecznym, a to właśnie tu Państwa obliczając, że 30 tysięcy osobowo-kibiców było na stadionie w jednym sezonie, tak? 30 tysięcy? Ponad 60. Ponad 60, to decydujemy w tej chwili, proszę Państwa, o jednej złotówce z tego, że praktycznie 60, o jednej złotówce na kibiców, nie, przepraszam, 60, tak, ale o jednej złotówce na, o 2 złotych na mieszkańca Lublina, dokładam 600 tysięcy, 300 tysięcy mieszkańców, 2 złote. Myślę, że wydatków w budżecie miasta to tylko na jedną grupę kibiców, sympatyków motorów, którzy jeszcze tutaj nawiążą. Więc praktycznie decydujemy teraz o wydaniu tych środków dla mniejszości jakiejś tam, powiedzmy, Lublina. Teraz, kiedy nie będąc kibicem motoru, wybrałem się, bo ciągle przejeżdżam koło tego stadionu i widzę te idące grupy na mecz. Tak mi się zrobiło lepszego, więc to ja radny z takim stażem, no muszę tam zraz pójść. No, no i chciałem się przekonać o tym fenomenie motoru. I jak zobaczyłem sposób kibicowania, 2-3 tysięcy ludzi siedzących na nie, to żyleta czy nie żyleta, w każdym razie z prawej strony od trybuny VIP-owskiej. To przerosło moje oczekiwania i mówię, jak nie jestem sympatykiem piłki nożnej, tak aspekt społeczny tego festiwalu, tego festynu, tego jest ogromny. To jest fenomen właśnie kibicowania i gdyby teraz poziom kibicowania przenieść na płytę boiska, to na pewno byśmy mieli ekstraklasę. I za to myślę, że tutaj ten aspekt też biorę pod uwagę, głosując dzisiaj za wnioskiem absolutnie. Bo dla mnie, czy ja usłyszę, proszę Państwa, czy motor przegrał, czy zemstwał sierszą czy szybinią,
to przyznam się szczerze, no nie jest tak, taki bardzo smutny, jak ranga tego smutku nie jest tak jak ranga radości, kiedy ja usłyszę, że pada rekord kibiców na stadionie motoru i ja jestem świadkiem tego rekordu i sposobu kibicowania. Także absolutnie to poprę cały rozwój. Oczywiście, bardzo proszę pan dyrektor. Szanowni Państwo, ja bym miał taką prośbę, żebyśmy byli przede wszystkim tym precyzyjni, bo no, kiedy dostaliśmy SMS-y kiedy, takiej treści, że w jednym z dzienników wschodnich, pojawił się artykuł, że motor wnosi o 4 miliony złotych. To jest trochę takie przekłamanie. I nie budujmy takiej atmosfery w stosunku do motoru, bo motor o 4 miliony nie prosi. 3,8. Nie, 3,8 to jest. Jak motor przegrał z radnymi PiS, no to. Ja myślę, że tak nie powiedzieć, wiecie. Rzetelności. Przepraszam, pozwólmy dochodzić panu dyrektorowi, tak? Głos ma pan dyrektor Paweł Majka. 600 tysięcy jeszcze. Różnica. Dobra, nie radny. Dobrze, szanowni państwo, sekundę. Bardzo proszę, pan Krzysztof Krzysztof Kowalik, Fundacja Wolności, pan Andrzej Filipowicz, osoby, które zgłaszały się wcześniej do głosu. Bardzo proszę. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za udzielenie głosu. Ja bym chciał tutaj parę faktów przedstawić, które być może umknęły, ustosunkować się też do wypowiedzi, które tu dzisiaj padły. Pan Paweł Majka powiedział, że on nie zna klubu, który by w trzeciej lidze nie przynosił zysków. Znaczy, który by przynosił zyski. Chociażby na Lubelszczyźnie mamy dwa takie kluby. To jest klub z Radzenia oraz z Białej Podlaskiej. Jeden przyniósł w 2014 roku, to są ostatnie dane, jakie udało nam się uzyskać, 50 tysięcy złotych zysków, drugi 5. Oba w tym czasie miały budżety, przychód na poziomie, uwaga, uwaga, 600 tysięcy złotych. Proszę popatrzeć strukturę wynagrodzeń. Oni pracują w, tak. W spółdzielni mleczarskiej. To są okay. Zatrudnieni w spółdzielni. Nie są w budżecie. Nie są w budżecie. W 2014 roku byli w całości zawodnicy zatrudnieni zewnętrznie. Ale no właśnie, to jest kolejne przekłamanie faktów. Ale przepraszam, jakie pan powiedział, że nie zna pan klubu. Ja mówię tutaj. Bo ja nie znam, nie muszę znać. No to podaję panu przykład, ja panu nie przeszkadzałem, więc prosiłbym mi nie przeszkadzać. No, motor tutaj ma budżet na poziomie 2,7 miliona złotych, znaczy kosztów. Więc to pokazuje w tym momencie Podlasie jest miejsce wyżej od motoru przy podobnym budżecie. Natomiast w zeszłym sezonie Orlęta były na czwartym miejscu, czyli też niewiele wyżej przy tym niższym budżecie. Być może pracują tam pracownicy w spółdzielni mleczarskiej, tego nie wiem. W Orlętach akurat mam informację, że na wynagrodzenia przeznaczyli 260 tysięcy złotych, to jest tyle, co w motorze Lublin poszło na same premie dla zawodników. Słucham? Dostali też Państwo przed sesją od nas na maila takie pytania, które chcieliśmy, żeby zadać, a także analizę ekonomiczną, którą wykonano zgodnie z zaleceniami Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, która jest stosowana przy dofinansowaniu unijnym dla różnych spółek. Z analizy przeprowadzonej przez pana Michała Widomskiego wynika, że no, sytuacja w tym momencie klubu jest fatalna i tak naprawdę być może lepiej by było wycofać się z sfinansowania tego klubu. Oczywiście Państwo akurat nie mogą zrobić co chcą, tam jest też napisane, że kluby sportowe zawsze są niestety deficytowe i ten deficyt będą przynosić, jednak warto się zastanowić chociażby w związku z tymi danymi, które podałem przed chwilą, czy obecny poziom finansowania nie jest zbyt wysoki w stosunku do efektów, które są uzyskiwane. No i na sam koniec chciałbym może trochę takie słowo wyjaśnienie, bo tak dużo razy słyszeliśmy, że z jednej strony sprawozdania są w KRS-ie. Tu od razu napomknę, że od 3 tygodni staramy się dostać sprawozdania z KRS-u dotyczące motoru Lublin. Niestety są cały czas u referendarza. Kiedy się zapytaliśmy, kiedy możemy je dostać, być może za 3 tygodnie, ale niestety nie dostaliśmy odpowiedzi mailowej, ponieważ pracownicy KRS-u boją się udzielić oficjalnej odpowiedzi. Zadzwoniliśmy do Warszawy, tam nie ma problemu z dostaniem nawet tak, które są u referendarza, dostaje się je następnego dnia. Z jednej strony słyszeliśmy, że to jest tajemnica, z drugiej, że to jest wszystkie jawne, więc ja bym chciał taką może w tym momencie publiczną deklarację. Tutaj też pan Piotr Drecher na ostatniej komisji mówił, że te sprawozdania na pewno są jawne, na pewno je dostaniemy. Prosiliśmy go o pomoc, więc może w tym momencie chciałbym usłyszeć, czy to sprawozdanie za zeszły rok, które jest w KRS-ie, dostanie albo Fundacja Wolności, albo pan radny Piotr Drecher, który obiecał nam, że w tej
sprawie pomocy, żeby to była po prostu jasna deklaracja, czy to dostaniemy, czy tego nie dostaniemy, czy to jest jawne, czy to jednak jest tajne. I może jeszcze jedna prośba, kiedy ten biuletyn informacji publicznej się pojawi na stronie internetowej, żebyśmy też mogli sprawdzić, czy to będzie za pół roku, za rok. Dla nas to jest wszystko jedno, chcielibyśmy taką deklarację, żebyśmy mogli sprawdzić, czy rzeczywiście to się pojawiło. Dziękuję. Bardzo proszę, bo na tym udzieleniu informacji do Fundacji Wolności jeszcze tego samego dnia ukazała się informacja o moim wynagrodzeniu. Nie jest to tajne, ale biję w klub i generuję tak dużo złych rzeczy, że będę udzielał Fundacji Wolności wszystkich tych informacji, do których zobowiązuje mnie prawo i ani jednej więcej, bo nie widzę takiej potrzeby, ponieważ fundacja działa na niekorzyść klubu, podburzając atmosferę i robiąc wokół klubu takie rzeczy. Wysłała podobno do państwa jakieś informacje, do klubu nigdy nic takiego nie przyszło, nikt nie chciał pomóc w żadnej kwestii, gdyby dostęp do danych o budżetach innych klubów do mnie spłynął, to ja z chęcią nauczę się czegokolwiek z tego i będę klub prowadził w oparciu o takie dane. Jeżeli chodzi o VIP, nie chcę dzisiaj składać deklaracji co do daty. Zostałem przez Radę zobowiązany do wprowadzenia tej informacji. Odpowiem Fundacji Wolności na piśmie, do kiedy to zrobię, bo muszę zobaczyć, ile to trwa. Zleciłem takie działanie i na pewno je zrobię. Niestety nie wszystkim nam, tak jak niektórym zależy na motorze, tak dużej rzeszy ludzi zależy na tym, żeby na tym robić kapitał, ilość wpisów w gazetach i wieprzówkę. I przed tym też musimy się bronić, bo niestety to wszystko wpływa na dyspozycję także zespołu, na spokój w zespole, na pracę, więc będę o to dbał na tyle, na ile będę. A czy pan radny Piotr Drecher dostanie taką informację, albo jakikolwiek inny radny? Dostanie. Nie odpowiadam za działanie sądu, naprawdę. Do sądu zostało sprawozdanie złożone i nie wiem, dlaczego w sądzie, w silniku nie można tego uzyskać, w Warszawie można. Naprawdę myślę, że to nie jest już tak, nie leży po stronie klubu. Chciałbym, żebyście tego nie brali do mnie. Proszę państwa, ale po raz kolejny powiem sprawozdanie. To sprawozdanie roczne za rok zamknięty obrachunkowy jest dokumentem jawnym. My odnośnie danych finansowych, jakie mówiliśmy, że zatrzymamy to jako tajne, to jest struktura przychodów i wynagrodzenia zawodników. Natomiast sprawozdanie finansowe, które jest zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, przez walne zgromadzenie, przez publicznego rewidenta, stanowi dokumentację rejestrową i jest w KRS-ie, a to no tak działa lubelski czy tam świdnicki sąd w zakresie tempa wpisywania, no to już chyba my na to wpływu nie mamy, a jakby podkładanie jakby analizy finansowej czy struktury analizy finansowej w oparciu o dotację unijną, czyli rozporządzenie 800, które mówi o małych, mikro i średnich przedsiębiorstwach i de facto wykluczeniu z uzyskania dofinansowania, no to też nie dobierajmy takich aspektów, bo kodeks spółek handlowych przewiduje pewne sytuacje i pewne reakcje zarządu i walnego zgromadzenia, który podejmuje stosowne uchwały co do dalszego istnienia spółki. Nie, oczywiście ja się zgadzam. Ja się zgadzam. Jeśli miasto dofinansuje na poziomie 10 milionów złotych. Nie przeszkadzać, motor nie aplikuje o dotację nie będzie aplikował. I uwzględnianie zasad konkursowych z Lubelskiej Agencji Badania Przedsiębiorczości co do analizy finansowej, gdzie tam aspekty przychodowe i zwrotu z inwestycji są takie jakby jako najważniejsze parametry oceny wniosków, no to jest trochę takie żonglowanie danymi, które zupełnie w przypadku spółek sportowych, bo to jest specyficzny akt prawny i specyficzna formuła prawna, sportowa spółka akcyjna, no to nie przystaje, bo to nie da się tego przyłożyć, tak? Przewodnicząca ma pytanie, prawda? Dobrze, bardzo proszę. Ponieważ ja pamiętam. Pan Witka z fundacji bierze udział w dyskusji i zabrał głos. Chciałem się do tej pana wypowiedzi odnieść bardzo krótko, bo nie bardzo rozumiem, czy fundacja to jest taka
takie ciało, instytucja do krytykowania tego wszystkiego? Czy też wy jesteście takimi, bym pana zapytał teraz, jak by pan zagłosował na UEFA za przyznanie 600 tysięcy dla motoru? Czy też nie, bo pan? Panowie, czy państwo jesteście naprawdę, widzę, że aktywni, bardzo dociekliwi i tak dalej. Ja się pana zapytał, żeby pan mi doradził, czy mam zagłosować za, czy nie. Ja sobie do tej pory kojarzę fundację ciągle, a to nam nie dali, a to nam nie pozwolili, a nas nie wpuścili, a to i tak dalej. No jest pana pani też tylko narzekania, natomiast nie było wypowiedzi i merytoryczne. Co zrobić? No bo dziennikarz nie zapyta, prawda, bo są po stronie wypowiedzi. Ale pana, jako przedstawiciela jakiejś instytucji, mogę zapytać, jak pan teraz postąpił na moim miejscu, czy pan zagłosowałby za przyznaniem dotacji, czy nie? Jeśli mogę krótko powiedzieć, powiem, że to zależy od tego, jakie miasto ma plany w stosunku do spółki Motor Lublin. Ja nie wiem, jakie ma plany, wiem, że za każdym razem jest po prostu, czy damy teraz 500 000, czy nie damy, więc jeśli państwo uznają, że należy dać 4 miliony i żeby motor w Lublinie się rozwijał, to w ten sposób należy... ...i może mniej dotować. Jeśli mniej dotowa, to zapewne urąbać, przepraszam, brzydko mówić, utopić motor jeszcze bardziej. A jeśli utopić motor, no to nie, ja mam powiedzieć, obejrzeć się do tych, że nie podniosę ręki, bo motor nie gra w Atlasie, jak gra w Marina Zębożyce, przepraszam, bo ja nie rozumiem. Pan mi jakby nas zachęcał do tego, żeby jednak te dotacje na motor były mniejsze. Nie, proszę pana, przede wszystkim pytam o sensowność wydatków, o co zawsze pyta Fundacja Wolności. Jeśli miasto widzi potrzebę w tym, żeby motor Lublin istniał jako cel strategiczny, to oczywiście można dać i w tym roku 10 milionów złotych. Czy pan by zagłosował za dotacją, czy nie? Ale ja w ogóle nie poruszałem tego tematu. Pytałem raczej o jawność tego i po raz pokazywałem, jakie są budżety innych klubów. Niestety bez informacji na temat tego, jak są wydatkowane pieniądze w Motorze Lublin. Ciężko jest się do tego odnieść, skąd tak naprawdę tak duże koszty się wzięły. Dziwię się też, że pan jako radny, przychodząc na takie posiedzenia i chcąc głosować w tej sprawie, też nie ma takich informacji. I to jest dla mnie zaskakujące. Także zobaczymy jeszcze do sesji Rady Miasta, jak będziemy głosować, jak to rozmyślę. Bardzo proszę, pan Andrzej Filipowicz, potem pan przewodniczący. Szanowni państwo, zwracałem się do tej komisji, do komisji budżetowej wielokrotnie. Ostatnio nas było 26 maja roku 2014, jak dobrze pamiętam. I mam merytoryczne pytanie, proszę merytoryczną odpowiedź, dlatego że byłem w KRS-ie, ponownie nie pierwszy raz i w związku z tym jest moje pytanie. Dlaczego od miesiąca stycznia tego roku nie ma sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy? On jest inny niż kalendarzowy, czyli od 30 czerwca do 1 lipca. Od miesiąca stycznia po dziś dzień tego sprawozdania finansowego nie ma. Podobnie jak w roku ubiegłym, przez 7 miesięcy również tego sprawozdania finansowego nie było w KRS-ie, tak? I w kontekście tych dwóch pytań, wcześniej też były z tym dosyć duże problemy, co panu dyrektorowi dawało okazję do wprowadzania w błąd tej szeregu na spotkaniach komisji. Wtedy między innymi w dniu 24 maja. Może to wynika z tego, że pan ma konflikt interesów, panie dyrektorze. Bo jest pan organem nadzorczym i członkiem rady nadzorczej. To jest klasyczny konflikt interesów. Nie ma pan konfliktu interesów. To Ministerstwo Skarbu Państwa też ma konflikt interesów? Pan twierdzi, że pan nie ma. Ja jako podatnik, jako mieszkaniec, jako kibic klubu uważam, że ma pan straszny konflikt. W Radzie Nadzorczej za radnią nic, także nie ma. Już to są te pytania merytoryczne. W związku z tym, że nie mamy, nie ma, państwo też nie macie bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta. Czy ktoś z państwa dysponuje takim dokumentem? Nie ma się. Chciałbym zapytać w oparciu o dokumenty, które są potwierdzone przez pana prezesa. Czy prawdą jest, że kapitał podstawowy wynosi już minus 2 200 000 zł? Czy prawdą jest, że strata skumulowana za cały czas działalności motor jako spółka z o.o. wynosi już ponad 8 250 000 zł? Mówię o stracie skumulowanej. Czy prawdą jest, że w zaległościach wynagrodzeniowych są wszyscy poza panem, panie prezesie? Czy pan również jest w tych zaległościach i w składkach ZUS oraz QS? Jeszcze ostatnie pytanie. Czy klub nadal korzysta z pomocy de minimis, z której już korzystał?
postaci de minimis. To jest taka górka i tak już... W jakim zakresie? Proszę? W jakim zakresie? Składek SUS. Ale pomoc de minimis to nie jest pomoc publiczna, to jest specyficzna pomoc. To nie jest pomoc publiczna. Powołuje się na zapisy w aktach KRS. Te, które są niedostępne, tak? I ostatnie pytanie. To już tak bardziej do pana dyrektora, czy pana prezydenta, czy znany jest panu zapis w górniku, bo górnik ma problemy, musi swoją sytuację poprawić i na swoją. Czy znany jest panu zapis w zobowiązaniu do wyprowadzenia strat, że miasto Lublin wspiera klub w sposób, nazwijmy to, parterowy. Taki zapis jest... Nie znam takiej wiedzy. Nie mam takiej Zapraszam wiedzy. Do czytelnika RS i do akt górnika. Nie mam takiej wiedzy. Nie sprawowałem. W związku z tym, tak jeszcze raz podsumowując, kiedy państwo zaczniecie traktować poważnie podatników i mieszkańców, czyli kiedy sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2014-2015 zostanie opublikowane w KRS-ie. Bo do dnia dzisiejszego kwestie rozwiązania się odbyły. Dobrze, bardzo dziękuję, bo te pytania brzmiały. Bardzo proszę, pan dyrektor Paweł Majka. Te dane, o których pan pytał, te słodkie w każdym sprawozdaniu finansowym, gdyby formułę pan pytania przyjął, jakiś pan Balikos, czy prawda jest? Tak, prawda, bo to jest w dokumencie. Nikt tego nie ukrywa, że strata skumulowana, to jest strata skumulowana. I wynosi się? Zasymuje. Ponad 8 milionów. Dziękuję. To nigdzie nie było utajnione. Te parametry są w każdym sprawozdaniu corocznym i każda strata, która jest przez spółkę wygenerowana, on powiększa straty z lat poprzednich. To nie należy takiej formuły zadawać, czy prawda jest, bo nikt tego nie ukrywa. A to, że jest dokument złożony w KRS-ie, w aktach rejestrowych, a sąd działa tak, jak działa, to jak nie ma to wpływu? Najważniejsze, żeby było złożone. To nie jest złożone. A nie jest złożone. A nie jest złożone. To może być złożone. Ja jeszcze też postaram się uszanować. Bardzo proszę, pan prezes. W jednym zdaniu. W ubiegłym roku, czy też na styczniu, nie było złożone sprawozdanie, ponieważ poprzedni rok zostałem zobligowany przez Radę Nadzorczą, żeby podobnie jak wszystkie spółki miejskie z okresu sezonowego przejść na okres roczny. Przez to, żeśmy ostatni okres obrachunkowy jest od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2015. Takie dane przedstawiałem na tym wykresie. Takie jest sprawozdanie finansowe przygotowane przez firmę księgującą, złożone w KRS-ie. Taką opinię biegłego mamy. W styczniu nie mogło być, ponieważ sprawozdanie mamy trochę finansowe do końca kwietnia, ono tak zostało zrobione. Następnie zostało zbadane przez firmę BDO też w terminie, troszkę się to przeciągnęło, ale te sprawozdanie finansowe wystarczyło do dokumentacji licencyjnej i do oceny przez BDO. Oczywiście wszystkim radnym, którzy mnie prosili, wyślę zarówno sprawozdanie, jak opinię i raport biegłego, jak i wynik spółki za pierwsze pół roku, tak jak tego roku, żeby podsumować, w jakim stanie w tej chwili są finanse. Dziękuję bardzo panie prezesie. Pan radny. Ja chciałem przeczytać, jaka jest struktura udziału w motorze poszczególnych podmiotów i jaki jest obecny skład Rady Nadzorczej. Jeszcze raz, jak struktura udziału w motorze, bo pytam się to w kontekście takim, że skoro jest to taki dobry produkt, to może po prostu ktoś przejmie tą spółkę od miasta i po prostu będzie wtedy motor przystępował do konkursu i będziemy mieli trochę wtedy więcej spokoju. Ja zresztą optowałem za tym, żeby miasto nie wchodziło w tą spółkę. No ale miasto, likwidując NKP Motor, musiało po prostu dać coś w zamian i stworzyło spółkę. Uchwałą Rady Miasta podjętych przez Radę Miasta, a nie miasto w sensie miasta, tylko Rada otworzyła spółkę. Ale mówmy. Przepraszam. Nie chcę powiedzieć, jak to wygląda. I ten motor, tak samo panie radny, jeżeli
zechce miasto na przykład no, nie finansować, to ten motor może bardzo szybko, tak jak LKP, zostać zlikwidowany i wtedy zrobimy spółkę, przyjmiemy ręczną i będzie tu ręczna grała jak to Ekstraklasy. I to taki sam schemat jak był. Przyjmiemy licencję i możemy grać, bo Łęczna też nie chce finansować swojego klubu. Dajmy odpowiedzieć. Dobrze. Bardzo proszę. I obecna rada nadzorcza, która jest przewodniczący, czy bardziej lepszy niż ktoś inny. Ja jeszcze się odniosę do struktury i tego, jak są płace. Płacone wszyscy zatrudnieni etatowo pracownicy klubu mają wypłacane pieniądze w tym samym czasie. Ja sobie płacę z tej grupy jako ostatniemu. Pracownicy będący na umowach zlecenia są wypłacani w następnej kolejności. Było pytanie od pana Filipowicza. ZUS ode mnie też jest niezapłacony. Chcę powiedzieć, że jak miałem kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, to z tego tytułu też zapłaciłem sam 1000 zł za to, że sobie nie płacę w terminie. Przyjąłem tą karę z pokorą. Najbardziej poszkodowani w tym względzie są szkoleniowcy, ponieważ taką przyjąłem zasadę, że najpierw płacę tym, którym muszę, potem tym, od którego zależy wynik sportowy, a potem tym, którzy tego w dalszej części potrzebują. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, struktura spółki Motor Lublin S.A. jest bardzo rozproszona. Kapitał na dzień dzisiejszy, kapitał zakładowy to 7 856 000 zł. Miasto ma udziały w wysokości 89,74%, co jest wyrażone w kwocie 7 050 000. Całej struktury nie pamiętam, mogę przesłać, bo tam są nawet akcjonariuszy, którzy mają po kilka akcji tylko. To będzie kilkanaście osób, jak nie kilka dzieciom. Nie, bo ja to jest tak dokładnie chciałem po Wołkach pytać, czy mówka, bo oni nie... Oni dalej są akcjonariuszami, tak. Dalej są akcjonariuszami. Pan Jacek Wąk i pan Czynówek, tak, też. Natomiast... Ilu procentach? Pozostałe mi jeszcze raz. Ja to przejdę na... Pan Klewicz przewodniczący, pan Nowicki z Rupsusa, pan Gramirek Raboś, Mirosław Raboś, a też akcjonariusz, który bardzo wspiera motor swoimi prywatnymi środkami, pan Czarecki, pan Tomasz Jasina, no i moja osoba. Szanowni Państwo, pan Tomasz Jasina z Telewizji Polskiej. Oddam głos teraz panu prezydentowi, natomiast proszę nie uciekać, bo jeszcze prosimy przedstawicieli o zabranie głosu. Pan prezes wywołał, więc taka wisienka na torcie, natomiast bardzo proszę pan prezydent Krzysztof Komorski. Tak szybko, już zmierzając do końca, chciałem naprawdę bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować za bardzo rzeczową dyskusję. Uważam, że mimo tego, że temat trudny, to naprawdę udało się kilka ważnych rzeczy wykonać. Jeszcze raz podsumowując, ta dyskusja służy z jednej strony może umożliwia troszkę oczyszczeniu atmosfery, z drugiej strony podjęciu paru kluczowych decyzji, które są ważne dla spółki w najbliższych miesiącach. Mówię o tym dofinansowaniu ewentualnym do końca roku, o oddłużeniu spółki i dofinansowania na rundę wiosenną. Dlatego, że chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, w której to Państwo na końcu powiedzą, że macie takie poczucie, że wszystko jest przejrzyste, transparentne i panujecie nad tymi wszystkimi wydatkami, tak? To decyzja, za którą też się zgadzam, za którą dziękuję, jak w przypadku oddłużenia FPR-u, którym już teraz mogę powiedzieć, że minęło tyle czasu, nie ma żadnego zadłużenia, na pewno pod koniec roku wszystko się zetnie i będzie takie, które Państwo wspólnie zaplanowaliście. Oczywiście wtedy, mówię do pana radnego Drozda, który mówił o tym, a co będzie później. Możecie Państwo podejmować różne decyzje, ponieważ jeżeli dojdziemy do końca rundy wiosennej, no to znowu stanie się wtedy przed wyborem, w zależności od tego, czy ten awans będzie, czy nie będzie, o wysokości dofinansowania. Możecie podjąć decyzję, a w ogóle dajemy sobie z tym.
podjąć decyzję. Obniżamy dofinansowanie, gramy juniorami i proszę panie prezesie, czy nie wiem, komuś innemu, kto będzie w zarządzie, powiecie, proszę sobie poradzić z takim budżetem, jak pan dostanie. Albo co innego, wykluczyłbym tylko z tej dyskusji możliwość fuzji, bo jest to brak szacunku wobec kibiców, a którzy stanowią jednak o tym klubie i mówię i jednym i drugim klubie, a jak widać było na prezentacji jednak w przypadku Motoru jest to naprawdę bardzo duża ilość osób, których jest coraz więcej i myślę, że warto z nimi ten dialog dalej prowadzić. Dziękuję, tyle z mojej strony, jest wszystko do dyspozycji. Naszym zdaniem temu klubowi, temu miastu są wpisane na stronę. Bardzo prosimy o wsparcie w dalszym ciągu. Wierzymy w to, że Państwo wyrażacie nam, klubowi, sympatykom, mieszkańcom, którzy nam udzielicie, a jednocześnie bardzo prosimy o dalsze ciężkie pytania w kierunku prezesa, o kontrolowanie tych pieniędzy, które są przekazywane. Bo to leży w naszym interesie tak naprawdę nas, bo nie ma co wina, ale także nas, to jest ich motostrada. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, i przechodząc już do końca naszego dzisiejszego posiedzenia, poddaję pod głosowanie wniosek, a właściwie teraz do Pana Prezydenta o odłożenie spółki Motor Lublin za w roku 600 000, nie podając kwoty oczywiście tego zadłużenia, było ustawione jeszcze autopoprawce w osobnym głosowaniu uchwałą w tym roku. To jest mój jest, rozumiem, dobrze, dziękuję bardzo, proszę pan radny. Pani przewodnicząca, właśnie to jest to, o czym mówił kolega Bartosz. Licytowanie się, kto szybciej, kto lepiej, kto więcej, kto lepszy, kto piękniejszy, kto sprawniejszy i kto bardziej kocha motor. Jeśli można, pani przewodnicząca, intencją nie tylko pana prezydenta, w szczególności pana prezydenta, ale również prezesa motoru było oddłużenie motoru w roku 2017. Na ten rok dofinansowanie, ale intencją było rok 2017. I idąc za tą intencją i pana prezydenta, i pana prezesa motoru, złożyłem taki dezyderat, myśląc, że jak gdyby idę w ogólnym względzie. A teraz widzę, licytujemy się. Panie, nie rozumiem. Panie przewodniczący, pan nie wniosek, czy to jest musi jeszcze w tym miesiącu. A może w tym miesiącu? Nie, w tym miesiącu. Panie przewodniczący, żeby zrobić w tym roku. Dobrze. Park na Zawidzowej może poczekać. W parku nie będziemy siedzieć. Ja rozumiem, że w tym momencie mamy dwa wnioski. Na stadionie. Szanowni, czy pan radny Ławniczek potrzebuje pani radny? Kontaktu za chwilę po głosowanie. Wniosek formalny. Wniosek formalny. Bardzo proszę, pan radny Ławniczek, przepraszam, pan radny Ławniczek złożył wniosek o odrzucenie w tym roku, natomiast jest wniosek przeciwny. Bardzo proszę, pan radny Bartosz Marek.
głos, tylko głos przeciw. Głos przeciw, dobrze. Znaczy, ja już wcześniej mówiłem, pan radny Ławniczak, gdy pan wchodził, dzwonił, nie słyszał. Bo jeżeli ktoś jest 3 tygodnie temu, nie chce dać złotówki na moto i jest wielka awantura na komisjach, czy pan to sesji, pan nie wyłączył? Ale proszę mi nie przerywać. Proszę mi nie przerywać. Szanowni Państwo, pozwólmy, jedna osoba ma głos. To może niech pan, ale wiele głosów ze strony PiS-u padało, żeby nie dać tyle złotówki na moto, że potem się daje i tak dalej. Natomiast muszę się iść. Ale chcę ci powiedzieć. Teraz moje głos. Przepraszam. Pozwólmy jednej osobie dokończyć. Możemy jeszcze godzinę podsumować. Bardzo proszę. Nie przerywajmy. Teraz jest licytacja, bo są media i są kibice. Nie ma to znaczenia. Nie, jest, bardzo skoro, proszę. Bardzo skoro, proszę. Po co wychodzimy przed szereg, jeżeli zostały w jakiś sposób wyważone możliwości miasta, żeby jak najbardziej wspomóc klub? Potrzebami klubu. Klub zgłasza taką propozycję, a pan radny Ławniczak chce teraz być bohaterem. Nie chce być bohaterem, panie radny. A kto z nami konsultował tą zawilcową wczoraj? Nikt. A jak pan wygląda? Do 10 milionów, bo lekko ręko się rzuca, a to nie można oddłużyć na 1 100 000? No co pan taką rzecz opowiada? Składam wniosek do zdrowia. Składam wniosek formalny jeszcze dalej idący, żeby w tym miesiącu. Dawa. Proszę bardzo, możemy głosować. Oczywiście, czy może nam pan prezydent, czy nie mamy nic przeciwko. Nie mamy się przeciwko. Możemy dać. Proszę pana prezydenta. Pan prezydent 3 godziny mówił. Panie Mandur, pan nie usłyszał, ale co pan chce, co tu zrobić? Pan rzucić to wszystko na Państwo, ja to zgodnie na zmęczenie po 4 godzinach komisji, naprawdę. Przyjmijmy, żeby nie dać się zwariować. Chyba, że pan prezes powie, że nie chce odburzyć tej spółki w tej chwili. Ale proszę bardzo. Pan radny Ławniczak chce mieć głos. Słucham. Przepraszam. Czy skończył pan, panie radny? Tak, skończyłem, panie prezydencie. Może zrobimy tak, że po prostu ustosunkujecie się państwo do tego, o co wnioskuje zarząd. A przypomnę, o co wnioskuje. O 600 tysięcy w tym roku. Zagłosujcie, jeżeli się zgadzacie. Super, jeżeli nie, no to nie. I oddłużenie w 2017 roku. Ja nie mam nic przeciwko dezyderatom radnego Ławniczaka, czy dezyderatowi jeszcze dalej idącemu radnego Margola, ale po co się sprzeczać? Ja chciałbym powiedzieć tak, wsparcie dla klubu jest niezbędne, ponieważ deficyt do końca roku nie pozwoli nam funkcjonować. Dlatego możliwość pozyskania środków w tej chwili w wysokości 600 tysięcy złotych pozwoli nam obsłużyć zadłużenie i pozwoli nam dokończyć pierwszą rundę rozgrywki. Przypominam, że wnioskuję o oddłużenie klubu w wysokości 1 200 000 złotych. To zadłużenie nie powinno się zwiększyć poza tam kosztami obsługi i o 1 000 000 złotych na rundę wiosenną i to chciałbym, jeżeli wpłynie do klubu na początku przyszłego roku czy teraz, to dla klubu dla funkcjonowania klubu przyjąłem konkretne rzeczy, prosimy też, żeby pamiętać, że w budżecie w przypadku awansu można zrobić dodatkowy zapis na przyszły rok. Tak jest. W przypadku awansu odrzucenie tak jak zgodnie z tymi wnioskami zdanie podtrzymuję. Ja przepraszam, dlaczego pan komputer wręczył za wartość komputera? Tu jest bieżąca sytuacja klubu, także to się powinno wyświetlać. To jest z prezentacji, z wnioskami, ze wszystkim, dane. Nie, to taki odruch już ileś czasu. Nie, bo ja panu stoję za plecami. Po wypowiedzi pana prezydenta Krzysztofa Komorskiego oraz pana prezesa Leszcza, pan radny Zbigniew Ławniczak podtrzymuje swój wniosek. Tak jest, podtrzymuję. Ostatni raz. Dobrze. Zatem poddam go pod głosowanie. Ale jeszcze jest dalej idący wniosek, który poddam jako pierwszy, czyli odłożymy jeszcze w tym miesiącu, tak? Tak jest. W tym miesiącu nie możemy odłożyć, bo nie mamy jeszcze posiedzenia sesji na miasto. Ale możemy to zrobić.
bardzo, pani radna. Pan sam sobie, no bo szkoda już. Szanowni Państwo, zaczynam od wniosku dalej idącego, czyli wniosek pana radnego Bartosza Margula o oddłużenie spółki Motorolum S.A. w Ja zastępca prezydenta Żuka, proszę radnych Platformy, żeby poparli dezydera. Skróćmy tę dyskusję. No. Wspólny. Ale dlaczego? 27 września, są 3 dni. Dobrze, no to popieramy. Wspólny. Bardzo dobrze. Proszę tę dyskusję, to jest zawsze to wobec mediów. Tak jest, wobec niczego obecnych. Ale co się daje? Na najbliższej sesji będzie wspólny wniosek Byszka i Bartka. No. Proszę bardzo. To nie będzie wspólny wniosek Krzyszka i Barta, to będzie o ile już komisji, dlatego poddaję pod głosowanie wniosek dezyderat o odłożenie spółki Motor Lublin na najbliższej sesji. Kto jest z Państwa za? Komisji Sportu, przepraszam. Komisja Sportu, tak. Barta, 6, 7. Ale całkowite odłożenie. Całkowite odłożenie spółki na najbliższej sesji. Tak. Kto jest przeciw? Komisji Sportu. Jedna osoba. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba. Bardzo dziękuję. Bardzo. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Nie, no ja.